Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym nabożeństwie. Witam przybyłych tutaj bezpośrednio do kaplicy, witam oglądających przez łącza internetowe. Możemy dziękować Bogu za ten przywilej, że możemy się zgromadzać, za to, że możemy chwalić Jego święte imię. Na rozpoczęcie pierwszej części zaśpiewamy pieśń numer 1 Wielbi ma duszo mocarza. Przeczytam teraz psalm 27 z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Pan jest moją światłością i moim zbawieniem. Kogóż będę się bać? Pan jest mocą mego życia. Kogóż mam się lękać? Gdy złoczyńcy, moi przeciwnicy i wrogowie wystąpili przeciwko mnie, aby pożreć moje ciało, potknęli się i upadli. Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno proszę Pana i o to będę zabiegał, abym mieszkał w domu Pana po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno Pana i dowiadywał się w Jego świątyni. Skryje mnie bowiem w dniu niedoli w swoim przybytku. Schowa mnie w ukryciu swego namiotu i wyniesie mnie na skałę. A teraz moja głowa będzie wzniesiona nad moimi nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. Będę składał w Jego przybytku ofiary radości. Będę śpiewał i oddawał Panu chwałę. Usłysz, Panie, mój głos. Gdy wołam, zmiłuj się nade mną
i wysłuchaj mnie. Gdy mówiłeś, szukajcie mojego oblicza, moje serce mówiło do Ciebie, Twojego oblicza, Panie, będę szukać. Nie ukrywaj przede mną Twojego oblicza, ani nie odtrącaj w gniewie swego sługi. Ty jesteś moją pomocą, nie opuszczaj mnie i nie odchodź, Boże mego zbawienia. Choćby ojciec i matka opuścili mnie, to Pan mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi i prowadź mnie ścieżką prostą ze względu na moich wrogów. Nie wydawaj mnie na pastwę moich nieprzyjaciół, bo powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie i ci, którzy dyszą okrucieństwem. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć Pana w ziemi żyjących. Oczekuj Pana, bądź dzielny, a On umocni Twoje serce. Oczekuj więc Pana. Zapraszam teraz do modlitwy brata Piotra. Nasz ukochany, wiekuisty Boże, Ojcze, przez naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przychodzimy przed Twój majestat, przed Twój tron łaski i miłosierdzia, aby złożyć Tobie hołd i uwielbienie, wznieść nasze serca ku Tobie do świątyni w niebie, gdzie jest nasz dom, gdzie służy nasz Pan, Jezus Chrystus. Dla nas, dla naszego zbawienia, aby obdarzać nas swoimi łaskami, przebaczać nam, pragniemy podziękować Tobie w ten szczególny dzień, w dniu Twoim świętym, sobotnim, za wszystkie błogosławieństwa, jakimi nas obdarzyłeś w tym tygodniu, a przede wszystkim za Jezusa Chrystusa, najcenniejszy dar Twojego jedynego Syna, a nasz najcenniejszy dar, jaki mamy w życiu. Pragniemy prosić Ciebie, Ojcze, o Twoje przebaczenie za wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy w tym tygodniu, za wszystko, czym Cię zasmuciliśmy, za wszystko, czego nie zrobiliśmy, a powinniśmy. Przebacz, Ojcze, oczyść nas, abyś tam ze świątyni swojej zlał największe błogosławieństwo dla nas, abyśmy mogli czerpać z Twoich błogosławień, cieszyć się Twoim zbawieniem, cieszyć się obecnością, cieszyć się Twoim Słowem i Twoim Duchem Świętym. Obmyj nas, Panie. Prosimy za wszystkimi osobami, które cierpią dla Twojego imienia, ze względu na Ciebie, ze względu na ten najcenniejszy dar prawdy o zbawieniu, prawdy o Twoim przyjściu i poselstwa, które zleciłeś swojemu ludowi. Pociesz ich, aby dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w tym szczególnym, świętym czasie odczuli Twój pokój i błogosławieństwo i radość, aby wlał ich serca. Błogosław także wszystkich chorych, mających się źle na duchu, pokrzep ich, Panie, ale przede wszystkim, aby też przychodzili tutaj, do Twojego ciała Chrystusowego, abyśmy mogli się razem wzmacniać, aby wszystkie członki Twojego ciała mogły wzmacniać się w Twojej mocy i w Twoim imieniu. Niech Ci będzie chwała i cześć. Prowadź to nabożeństwo, zapraszamy Ciebie, abyś był obecny w naszych sercach, w naszych umysłach, aby Duch Twój Święty przechadzał się pomiędzy nami, abyśmy czerpali dzisiaj podczas tego nabożeństwa ze wszystkich Twoich błogosławieństw. Niech Ci będzie chwała i cześć od całego Kościoła Bożego w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Możemy usiąść, tak, teraz. Teraz jest część poświęcona na sprawy misyjne i zapraszam o zabranie głosu siostry Uli.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z nadmiaru literatury widzicie, no nie mieści mi się tutaj. Na początek chciałabym podziękować naszemu wspaniałemu Panu Bogu za to, że pomógł nam w wielu sprawach, w wielu rzeczach i pomógł nam rozpowszechnić literaturę w mieście Warszawa. I jestem bardzo wdzięczna naszemu Panu i Mistrzowi, Panu Jezusowi, bo tak naprawdę to dzięki Jego opiece i dzięki Jego radom, pomocy i wsparciu niesamowitemu dokonaliśmy tego, czego dokonaliśmy. I pokrótce Wam opowiem, bo już minęło 7 miesięcy, od kiedy zaczęliśmy wychodzić z literaturą na terenie miasta Warszawa. I powiem Wam, że do tego czasu już rozdaliśmy około 1000 książek. Tak, około 1000 książek trafiło. Nie wiem, jak to zrobiliśmy naprawdę. To już trzeba dziękować i wierzyć, że moc Boża jest naprawdę nieograniczona. Bo my to w mocy Ducha Świętego zrobiliśmy. Nie w swojej mocy, czy my tego nie osiągnęliśmy. To tylko dzięki modlitwie i wsparciu naszego Pana. Rozdawaliśmy, jak już dobrze wiecie, takie książki jak Życie ma sens, Gdy wszystko traci sens, też Niezapomniane święto, Poza wyobraźnią i jeszcze inne książki, między innymi Wszechmocny, Wszechmogący, Sprawiedliwy. Rozdawaliśmy również takie ulotki, które na potrzeby naszego zboru drukuje wydawnictwo Posłaniec Sądu. I rozdawaliśmy takie ulotki: Chrystus Jedyny Pośrednik, Chrystus i Jego Świątynia, Sobota Dniem Boga. Ostatnie wyjście mieliśmy 5 czerwca. Wówczas rozdaliśmy 150 książek. Rozdawaliśmy również takie gazetki jak Życie ma sens. I postanowiliśmy, że też weźmiemy wielki bój. A co tam, może trafimy na kogoś, do kogo ta książka trafi. I wierzcie mi, bądź nie, ale jakieś 2 tygodnie po naszym wyjściu pisze do mnie Daniel Raznowiecki i pisze tak: słuchaj, przychodzę w tygodniu do pracy i mój kolega do mnie podchodzi i mówi: zobacz co mam, ale książka, słuchaj, jak ci przeczytam, to dam. Też musisz ją przeczytać. Daniel mówi, no że wiecie, no też jestem adwentystą, tą książkę już znam niemalże na pamięć. I zobaczcie, i taka sytuacja. W tygodniu przychodzi człowiek do pracy i pokazuje, że taką fajną książkę zdobył. Więc świat jest mały, naprawdę. Ludzie potrafią zaskakiwać i ta nasza praca naprawdę ma sens. I cieszę się, że możemy kroczyć śladami Jezusa i kontynuować to, co Pan Jezus nam polecił. Idźcie i czyńcie narodami wszystkich ludzi na świecie, takim Bożym narodem. Chciałabym też poinformować Was, że będziemy również kontynuować tę pracę w ciągu wakacji. Nie zawieszamy działalności. Kolejne wyjście misyjne planujemy na za tydzień, czyli 10 lipca, o ile pogoda nie popsuje nam planów. Bo już 2 razy w ciągu 7 miesięcy było tak, że 2 dni przed wyjściem wyjście było odwoływane z powodu gwałtownego pogorszenia pogody, gdzie były intensywne deszcze i wyjście w sobotę nie było możliwe. I też z powodu gwałtownego ochłodzenia musieliśmy te wyjście odwołać, tak żebyśmy też nie przeziębili się, też żeby literatura nie zamokła. Więc były takie akcje spontanicznie też odwoływane z powodu warunków atmosferycznych. Natomiast nie odwołaliśmy wyjść z powodu COVID-u i cieszę się, że zachowując reżim sanitarny, też byliśmy w stanie chodzić, nawiązywać kontakt z ludźmi na terenie miasta Warszawa, rozpowszechniać też literaturę w bibliotekach plenerowych, co też robiliśmy, rozdawać ulotki. I bardzo się cieszę, że aktywnie w tym uczestniczyliśmy, bo tyle Bożych błogosławieństw, ile otrzymaliśmy na każdym wyjściu, to trudno zliczyć. Każdy, kto był, to wie. Bo to nie jest tak, że hura, skrzykujemy się, wychodzimy. Modlimy się też i każdy z nas powierza swoje sprawy Bogu, modlimy się też za swoje sprawy i każdy z nas modli się tak, jak ma w sercu.
zanosi prośby do Pana i Pan Bóg wysłuchuje wszystko. I nawet jeśli wydaje nam się, że pogoda studzi nasz zapał, to jednak Duch Święty rozgrzewa nasz zapał od środka w sercu. Bardzo się cieszę, że dużo osób dołącza do tych wyjść. I bardzo się cieszę, że pozytywnie odpowiadamy na to dzieło Boże, bo pracy jest naprawdę dużo i cieszę się, że za każdym wyjściem, za każdym razem pojawia się coraz więcej osób i coraz to nowe pomysły wpadają do głowy i coraz to nowe inicjatywy, na które tutaj jak Bóg tylko da nam żyć jeszcze na tej ziemi, to będziemy śmiało realizować, bo tak naprawdę jak Bóg jest z nami, to kto jest przeciwko nam. I chciałabym serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, które wychodzą, chodzą, bo bez was nie byłoby tego, co już jest osiągnięte. Bardzo się cieszę też, że Paweł tutaj jest z nami, mój brat cioteczny, bo powiem wam, że dawno temu jeszcze, kiedy byłam w Białymstoku i mam taką małą osóbką, która tam kiedyś przychodziła i potem się nawróciła i ochrzciła, to właśnie ty, Paweł, byłeś tą osobą, która organizowała tego typu akcje w Białymstoku i która gdzieś mi w głowie zasiała to ziarno, że trzeba to robić. Tylko wiecie, ziarno jest i czeka na taki właściwy moment, żeby było podlane i wyrasta. I zawsze mam w sercu i w głowie i na myśli te wszystkie słowa, które ty kiedyś mówiłeś i ten cały zapał, który wlewałeś do młodzieży właśnie w Białymstoku. I bardzo się cieszę, że tacy ludzie są, bardzo się cieszę, że inspirujemy siebie nawzajem, bo widzicie, wy młodzi ludzie kiedyś to przejmiecie. Nie ja, nie ktoś tam, tylko wy młodzi będziecie dalej to kontynuować dzieło. Jeżeli my siebie inspirujemy nawzajem, to jeszcze bardziej będzie nas Bóg inspirował do tego, by nasz Kościół bardziej, żeby nasza wiara, może żeby ta prawdziwa wiara Chrystusa rozlewała się na cały świat. I bardzo się cieszę, że inspirujemy siebie nawzajem, bo o to chodzi właśnie. O to w tym wszystkim chodzi, by się inspirować. Chciałabym również poinformować was, że zrobiliśmy taką przerwę wakacyjną też od spotkań modlitewnych na Zoomie. One były w każdy piątek o godzinie 19 i na tych spotkaniach modlitewnych odbieraliśmy również Boże błogosławieństwa. Tyle modlitw, ile było wysłuchanych w ciągu tych kilku miesięcy, to za długo byłoby opowiadać, ale wierzcie mi, że tak jest i każdy, kto się modli, to wie, że Pan Bóg działa w taki czy w inny sposób, ale każda modlitwa jest wysłuchana. Ku pocieszy nas wszystkich i ku zbudowaniu nas wszystkich. I bardzo, bardzo się cieszę, że te spotkania były. Wznawiamy działalność po wakacjach, od września. Będziemy o tym informować, że te spotkania będą. I jeżeli nas ta faktycznie czwarta fala zastanie, będziemy dalej się spotykać na platformie Zoom. I jeszcze jedna informacja. Postanowiliśmy również założyć taki fundusz ewangelizacyjny, na który będziemy wpłacać pieniądze, ale też i informuję was o tym dzisiaj, że jest taki fundusz ewangelizacyjny uruchomiony, również na belce pojawia się informacja, gdzie można znaleźć informacje o tym. I każdy, kto ma życzenie uczestniczyć w rozpowszechnianiu Ewangelii na terenie miasta Warszawa, każdy, kto ma życzenie przyłożyć swoją każdą złotówkę do tego dzieła ewangelizacyjnego, to wchodźcie, zapoznajcie się i wpłacajcie pieniądze. Bo ja wierzę, że wiele osób chce, tylko nie wie jak. Proszę bardzo, umożliwiamy wam to. Jeżeli chcecie nas wspomóc, wspomagajcie jak najbardziej, nie fizycznie, to finansowo i dzieło będzie dalej się rozrastać, a my będziemy oczywiście dalej pracować niestrudzenie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bardzo wam dziękuję za to, co do tej pory osiągnęliśmy w mocy Bożej. I zachęcam do śledzenia nas na grupie Foxel na Facebooku, i również, gdzie również tam będą informacje o kolejnych wyjściach. Jak również dołączajcie do nas, bo wyjścia to nie będą tylko wyjścia. My również uruchomiliśmy z naszą grupą ewangelizacyjną takie spotkania dwa razy w miesiącu.
Jedno spotkanie odbyło się właśnie tydzień temu, gdzie w jeden sabat będziemy wychodzić z literaturą, a powiedzmy w drugim, tam w kolejnym terminie w miesiącu będziemy się spotykać na takie sprawy związane z modlitwą, z omówieniem spraw organizacyjnych, z ustaleniem dalszego planu działania, bo misja też nie może iść naprzód bez modlitwy. I również też na przyjemności, bo te spotkania służą temu, by gdzieś pójść, spotkać się, porozmawiać w fajnym otoczeniu i spędzić, odpocząć ten czas w sobotę, a również i porozmawiać o tak ważnych sprawach, jakie właśnie dotyczą nas, was, naszego zboru, ludzi tego miasta. Więc jak się dowiedzieć o takich spotkaniach, jeśli chcecie się przyłączyć? Wszystko na grupie Foksal na Facebooku, pocztą pantoflową oczywiście, najlepsza poczta na świecie, ale również i podchodząc do nas osobiście, pytając, kiedy będzie to spotkanie, chciałabym przyjść, zobaczyć, bo mówię, no to będzie uzależnione od tego, kto, jak większość będzie miała czas, to tak będziemy to dostosowywać, żeby wszystkim najbardziej pasowało. Więc zachęcam do spotkań, zachęcam do wyjść, zachęcam do wspomagania nas też w rozwoju tej misji poprzez wpłaty na konto. Jeśli macie oczywiście takie życzenie, a wiem, że bo już się zgłaszają do mnie osoby, które chcą zesponsorować też nasze wyjścia, więc zachęcam do tego. Piszcie również na naszym czacie, który obecnie jest uruchomiony, odnośnie tego, w jaki sposób można byłoby stać się posiadaczem takich ulotek, w jaki sposób zbór mógłby też pozamawiać sobie takie ulotki do swoich celów, więc piszcie na czacie, tutaj będą udzielone odpowiednie informacje. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Przed apelem jeszcze powinna być jedna pieśń. Nie chciałbym, żeby jej zabrakło, więc może zaśpiewamy ją teraz. Jest to pieśń numer 308. Pieśń numer 308. On szczęściem mym. Jezus naszym szczęściem i naszą pieśnią. Obecnie będzie miała część poświęcona na lekcje w klasach.
będzie teraz szkoła sobotnia. W zeszłym tygodniu zakończyły się lekcje drugiego kwartału. Obietnica, wieczne przymierze. Obecnie rozpoczyna się trzeci kwartał i tytuł tego kwartału to jest od tej lekcji właściwie dzisiejszej. To jest Życie w społeczeństwie 24/7, a tytuł całego tego kwartalnika to jest odpoczynek w Jezusie. Tak więc zapraszam teraz internautów do lekcji Szkoły Sobotniej, który będzie teraz obecnie wyświetlany na kanale internetowym, a zbór zapraszam do podzielenia się na klasy, tylko bardzo bym prosił o równomierne podzielenie się, tak, żeby nie było w jednej klasie bardzo dużo uczniów, czyli nas, tylko żeby to w miarę równomiernie się rozdzieliło. Przypuszczam, że będzie około 3-4 klas. Zapraszam serdecznie. Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Dziś zaczynamy nową serię lekcji zatytułowaną Odpoczynek w Chrystusie. Gdziekolwiek jesteś na drodze życia, potrzebujesz odpoczynku w Chrystusie. Cieszę się, że mogę powitać naszą klasę. Zostało nas 5. Give a wave out to everybody, but we're excited that we have 3 team members joining us. Ale dołączą do nas także Shayna ze stanu Maine. We have Puya joining us. Puya z Hawajów. I Edison z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Tak więc mamy dziś historyczną lekcję w Szkole Sobotniej Hope Channel. Musimy być elastyczni, chociaż nasza możliwość podróżowania jest ograniczona. Ewangelia idzie naprzód. Cieszymy się, że możemy być razem jako zespół Szkoły Sobotniej Hope Channel. Módlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy, że możemy się uczyć o odpoczynku w Chrystusie. Cieszymy się, bo wiemy, że Duch Święty będzie nami kierował i błogosławił naszych widzów na całym świecie. Dziękujemy za Twoją obecność. W imieniu Jezusa. Amen. Nasza pierwsza lekcja z tej serii jest zatytułowana Życie w społeczeństwie 24/7. Gladys, spróbuj wyjaśnić, co oznacza ten symbol. Być może niektórzy zetknęli się z nim po raz pierwszy. Co znaczy życie w społeczeństwie 24/7? Ten symbol oznacza świat, który pędzi naprzód bez przerwy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To dość intensywne życie, prawda? Społeczeństwo 24/7. W pierwszej części naszego studium przyjrzymy się pewnym biblijnym postaciom, które doświadczyły wypalenia. W naszej kulturze mamy takie wyrażenie, jechać na oparach. Edison, co oznacza to wyrażenie u was w Kanadzie? Co oznacza jechać na oparach? Może ono oznaczać fizyczne lub duchowe wyczerpanie. Niedawno wybrałem się na narty, a następnego dnia miałem zaplanowaną pieszą wycieczkę w góry. Ostatnio nie miałem tyle ruchu, ile powinienem, więc po jeździe na nartach następnego dnia czułem się padnięty, ledwie powłóczyłem nogami. Jechałem na oparach. No tak, przy okazji użyłeś innego ciekawego słowa, padnięty. Powiedzenie jechać na oparach nawiązuje do sytuacji, kiedy jadąc samochodem, zauważamy, że kończy nam się paliwo. Jedziemy na oparach, kiedy czujemy się wypaleni fizycznie, emocjonalnie czy duchowo. W społeczeństwie 24/7 jest wielu ludzi, może nawet wśród naszych widzów, którzy czują się wypaleni. Sięgnijmy zatem do historii biblijnej i poszukajmy rady, skoro mówimy o odpoczynku w Chrystusie. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską. Brittany,
Przeczytaj cztery pierwsze wersety z 19 rozdziału. Oto wielki mąż Boży, uczestniczący w Bożym dziele, jedzie na oparach. Jest wypalony. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. 1 Kings 19:1-4. Achab doniósł Izabel o wszystkim, czego dokonał Eliasz i jak kazał wyciąć mieczem wszystkich proroków. Poleciła tedy Izabel powiedzieć przez kogoś Eliaszowi: niech bogowie ześlą na mnie wszystko, co najgorsze, jeżeli jutro o tej samej godzinie nie uczynię z tobą tego, co ty uczyniłeś z każdym z nich. Dowiedziawszy się o tym, Eliasz wyruszył w drogę, żeby ujść cało. Przybył do Berszeby, która należała wtedy do pokolenia Judy, i tam zostawił swego sługę. Sam zaś udał się w stronę pustyni na odległość jednego dnia drogi. Gdy przybył na miejsce, usiadł pod janowcem i chciał już umrzeć, mówiąc: dość już tego. O Jahwe, zabierz mnie już spośród żyjących, bo wcale nie jestem lepszy od moich ojców. Eliasz przebył naprawdę długą drogę. Najpierw spod góry Karmel uciekł na wschód, w kierunku Sumerii, a potem wrócił do Berszeby w Judei. Tam zostawił swojego sługę i jeszcze przez cały dzień wędrował na południe w kierunku pustyni. Jakiego wypalenia doświadczył? Z pewnością odczuwał wypalenie emocjonalne, gdyż obawiał się o swoje życie. Do tego wypalenie fizyczne po tak długiej wędrówce, podczas której ledwie miał czas na posiłek. Na pewno też był wypalony duchowo. Zastanawiał się, czy Bóg jeszcze się nim opiekuje. Wiedział, że Bóg był przy nim wcześniej, ale teraz obawiał się, że Bóg go opuścił i zbliża się koniec. Niewątpliwie Eliasz czuł się wypalony. Zaczekajcie chwilę na dokończenie tej historii i przyjrzymy się teraz kolejnej postaci, pewnie mniej znanej. W 45 rozdziale Księgi Jeremiasza, wersety 2 i 3, jest mowa o kolejnym wypalonym słudze Bożym. Czytam z Biblii Warszawskiej. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, o Tobie, Baruchu. Ponieważ powiedziałeś: o biada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu. Jestem wycieńczony wzdychaniem i nie znajduję odpocznienia. On także nie był w najwyższej formie. Ale wyjaśnijmy, kim był Baruch. Był on skrybą, pisarzem proroka Jeremiasza. Spisywał przesłanie, które Bóg przekazywał prorokowi, a potem dostarczał je adresatom. Dlaczego czuł się taki wypalony? Co go tak przygnębiało? Shaina, może podzielisz się swoimi przemyśleniami? Puja, widzę, że ty też podnosisz rękę. Baruch miał sporo pracy. Bóg miał dużo do powiedzenia swojemu ludowi, a Baruch musiał to wszystko zapisać. Puja, zechciałbyś dodać coś do tego? Pamiętajmy, że zwój napisany przez Barucha został pocięty i spalony. Opozycja wobec proroka Jeremiasza zwracała się także przeciwko jego skrybie. W pierwszym wersecie tego rozdziału czytamy, że było to w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, czyli około 605-604 roku przed naszą erą. Wokół Judy panowało wielkie polityczne zamieszanie. Myślę, że Baruch był przybity nie tylko zapowiedzią niewoli czekającej Judejczyków, ale także trudną bieżącą sytuacją polityczną, która przypominała to, co obecnie panuje w naszym świecie. Rzeczywiście, brzmi to znajomo. Zanim dokończymy historię Eliasza, przytoczymy jeszcze jeden przykład z Ewangelii Marka. Rozdział 6, werset 30 i 31.
W tym momencie pewnie wielu z naszych widzów identyfikuje się z Baruchem czy Eliaszem, a może z uczniami Jezusa. Zobaczmy, dlaczego oni jechali na oparach, choć nawet sobie tego nie uświadamiali i dopiero Jezus zwrócił im na to uwagę. Czytam z Biblii Warszawskiej. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Dlaczego uczniowie byli wypaleni, wyczerpani, jechali na oparach? Co takiego robili? Głosili Ewangelię. Robili dobre rzeczy. Głosili Ewangelię, uzdrawiali chorych w imieniu Jezusa. Wypędzali demony w imieniu Jezusa. Byli tak zajęci, że nie mieli czasu zadbać o siebie fizycznie. Czy ktoś z was ma jakieś świadectwo? Czy zdarzyło się wam czuć takie zupełne wypalenie? Niedawno mój kuzyn zmarł wskutek ciężkiej choroby. Jego krewni bardzo ciężko to przeżywali. Kiedy odszedł, pojechaliśmy do nich, by się nimi zaopiekować. Nie spałam przez 3 dni, ale nie mogłam ich zostawić. Dzień po dniu jeździłam do nich do Nowego Jorku i byłam tak przejęta ich sprawami, że nie zauważyłam, jak sama byłam zmęczona emocjonalnie, fizycznie i duchowo. Ciekawe, że użyłaś słowa przejęta. Czasami możemy działać w stanie wyższej konieczności, a jednocześnie być wypaleni. To bardzo niebezpieczne. Możemy całą uwagę skierować na problem, podobnie jak Eliasz. Nawiasem mówiąc, Bóg zatroszczył się o niego, podobnie jak o Barucha czy uczniów Jezusa. Czego pożytecznego możemy się nauczyć od tych biblijnych postaci w kwestii tego, czego Bóg pragnie dla nas dzisiaj? Bóg miał dla nich wszystkich wyjście z trudnej sytuacji. W przypadku uczniów Jezus miał za chwilę dokonać cudu rozmnożenia pokarmu. Podobnie Bóg troszczył się o Eliasza, zachować go przy życiu i zapewnić mu zaopatrzenie. Możemy się nauczyć tego, że bez względu na to, jak się czujemy, mamy Boga, który zatroszczy się o nas, więc możemy Mu ufać. Bóg już u zarania dziejów podarował ludziom przypomnienie, że potrzebują odpoczynku. Wiemy, że kiedy Jezus narodził się w Betlejem, dokonała się Jego inkarnacja, ale On sam jako Syn Boży, Słowo, które jest Bogiem, istniał od zawsze. On też dokonał stworzenia i podarował ludzkości ten szczególny dar. Sięgnijmy do Księgi Rodzaju, rozdział 2, wersety od 1 do 3. Shaina, przeczytaj dla nas ten fragment, który powie nam, że potrzebujemy tego daru danego ludziom na początku. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. W ten sposób zostało dokonane dzieło stworzenia nieba i ziemi i wszystkiego, co je wypełnia. Dopełniwszy w dniu 6 dzieła, nad którym się trudził, dnia 7 odpoczywał Bóg po wszystkim, czego dokonał. Pobłogosławił też Bóg dzień 7 i ustanowił go świętym, na pamiątkę swojego odpoczynku po całym trudzie stwarzania. Nie jest tu wymieniona nazwa tego dnia, soboty, ale słowo sobota pochodzi od hebrajskiego słowa odpoczynek. Dlatego w 4 przykazaniu dekalogu czytamy, pamiętaj o dniu sobotnim, inaczej możemy powiedzieć, pamiętaj o odpoczynku. Jakiego rodzaju odpoczynku? Odpoczynku w Chrystusie, naszym Stwórcy, Odkupicielu i przychodzącym Królu. Jakiego odpoczynku potrzebujemy każdej soboty?
wszystkich rodzajów, które wspomnieliśmy, fizycznego, umysłowego, duchowego, emocjonalnego. Jesteśmy całościowymi istotami złożonymi z różnych elementów i potrzebujemy całościowego odpoczynku w Chrystusie. Puja, chciałbym się zwrócić do ciebie. Przed laty studiowałeś z nami lekcje szkoły sobotniej, a obecnie jesteś pastorem na Hawajach. A sobota jest dla ciebie dniem, w którym masz sporo obowiązków związanych z głoszeniem Ewangelii. Jak ty doświadczasz odpoczynku w Chrystusie w dniu sobotnim? To dobre pytanie. Jak wspomniałeś, mieszkam na Hawajach, gdzie wielu ludzi przybywa właśnie w poszukiwaniu odpoczynku. Znajduję odpoczynek w Chrystusie, kiedy całkowicie powierzam Mu siebie. Chociaż mieszkam w miejscu, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać, trudno mi czasami znaleźć odpoczynek. Przy tej technice, jaką mamy obecnie, mam mnóstwo obowiązków, spotkań za pośrednictwem internetu. Dzień po dniu jest mnóstwo pracy do wykonania. Znajduję odpoczynek w Bogu, powierzając Mu siebie każdego ranka, modląc się wieczorem, studiując Słowo Boże i w pełni podporządkowując się Bogu. W sobotę staram się wybrać na spacer z moimi współwyznawcami. Chodzimy na piesze wycieczki, podziwiamy Boże dzieła w przyrodzie, oddajemy cześć Bogu. W ten sposób Bóg odnawia moją duszę. To piękne. Edison, widziałem, że podnosisz rękę. Nie jesteś jeszcze pastorem, ale bierzesz aktywny udział w służbie. Wiemy, że śpiewasz. Wczoraj razem uczestniczyliśmy w nabożeństwie internetowym. Technika daje takie możliwości. Możecie z dowolnego miejsca na świecie słuchać kazań pastora z Hawajów. Edison, jak ty odpoczywasz w sobotę przy całej tej służbie, w której bierzesz udział? Mam kilka sposobów spędzania czasu. Podobnie jak Puja, lubię przebywać na łonie przyrody. Z moim bratem i jego żoną wybieramy się na długie spacery pięknymi szlakami w górach. Ale bywa też, że ucinam sobie popołudniową drzemkę, zwłaszcza w te soboty, kiedy mam kazanie. Sobota to dla mnie dzień, w którym mogę zapomnieć o powszednich sprawach, o wszystkim, co mam do zrobienia w związku z nauką czy innymi obowiązkami. Mogę pełniej docenić Boże stworzenie i wspaniały dar odpoczynku. Jestem pewien, że teraz wielu naszych widzów notuje sobie. Punkt pierwszy, popołudniowa drzemka. Drzemka jest w porządku, tylko nie przesypiajcie całej soboty. Jeśli macie ochotę przespać całą sobotę, to znaczy, że za mało sypiacie w dni powszednie. Czy Bóg nie posłał do Eliasza anioła, by powiedział mu: zdrzemnij się, zjedz coś, prześpij się, potem znowu coś zjedz. Mam 7000 takich jak ty. Nie jesteś sam. Bóg troszczy się o nas pod każdym względem. Widzimy, że motyw odpoczynku jest bardzo ważny zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W naszych czasach odpoczynek nabiera szczególnego znaczenia. W społeczeństwie 24/7 wielu ludzi czuje, że jadą na oparach. Zwłaszcza gdy pracuje się w branży informatycznej. Ta nowoczesna technologia pochłania mnóstwo czasu. Często zdarza mi się pracować 10 czy nawet 12 godzin. A kiedy wracam do domu, nie mam już czasu na nic. Zastanawiam się, jak odzyskać równowagę w życiu. Wiem, że potrzebuję Boga, by kierował moim życiem, moją pracą, wszystkim. Czasami praca, działanie stają się naszym bożkiem. Same w sobie są dobre, ale Bóg może nam powiedzieć: ta praca nie jest dobra dla ciebie, powinieneś robić coś innego.
Pracujesz jako informatyk, umożliwiając nam korzystanie z techniki, która ułatwia nam życie. Ale ta praca niesie ze sobą silne stresy. Wygląda na to, że potrzebujemy odpoczynku w Chrystusie nie tylko w sobotę, ale także na co dzień. Obecnie dzięki komputerom i internetowi coraz więcej osób pracuje w domu. Nierzadko tracimy poczucie upływu czasu. Nieraz przez cały dzień nie wychodzimy z domu. Ludzie skłonni do pracoholizmu po prostu pracują bez przerwy, przez wiele dni nie widząc nawet blasku słońca. Ważne jest, byśmy nauczyli się odpoczywać każdego dnia. Biblia mówi o naszej potrzebie odpoczynku. Przeczytajmy kilka fragmentów. Zaczniemy od 10 rozdziału Księgi Liczb. Z Księgi Rodzaju pamiętamy, że częścią tego odpoczynku jest odpoczynek fizyczny, odpoczynek od pracy. Przeczytajmy kilka fragmentów ze Starego i Nowego Testamentu mówiących o odpoczynku w więzi z Bogiem i Chrystusem. Przeczytajmy wersety od 34 do 36. Czytam z Biblii Warszawskiej. A obłok Pański był nad nimi w dzień, gdy wyruszali z obozu. Gdy skrzynia wyruszała, Mojżesz mówił: Powstań, Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie i niech uciekną przed Tobą ci, którzy Cię nienawidzą. Gdy zaś zatrzymała się, mówił: Wróć, Panie, do niezliczonych tysięcy Izraela. Oczywiście obłok zatrzymywał się nie dlatego, że się zmęczył. Po prostu przestawał się przemieszczać. My także potrzebujemy zatrzymać się w biegu życia. Czasem, jak wspomniała Sabina, może to polegać na wyjściu z domu i skorzystaniu ze słońca. Chodzi tu raczej o inny rodzaj odpoczynku, wewnętrzne wyciszenie, a nie jedynie zaprzestanie pracy. Druga Księga Królewska, rozdział 2, werset 15. Edison, przeczytaj dla nas ten fragment. Pamiętajcie, że szukamy różnych znaczeń odpoczynku w Piśmie Świętym. Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy to zobaczyli sprzeciwko uczniowie, proroccy z Jerycha, rzekli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Duch, który spoczywał na Eliaszu, teraz spoczął na jego słudze Elizeuszu. Co oznacza spoczywanie w tym kontekście? Przypomina mi się prośba Elizeusza o to, by duch spoczywający na Eliaszu spoczął na nim w dwójnasób. Wówczas Eliasz obiecał mu: kiedy ujrzysz mnie wstępującego do nieba, twoja prośba się spełni. Uczniowie proroka uznali, że Duch Święty spoczął na Elizeuszu, zamieszkał w nim, więc Bóg będzie się nim posługiwał jako swoim prorokiem. Powiedziałaś: zamieszkał. Przypominają mi się słowa Jezusa o krzewie i gałązkach, o Jego zamieszkaniu w nas i naszym trwaniu w Nim, spoczywaniu w Nim. Nie w sensie bezczynności czy bierności, ale trwania w Jego obecności. Czy nie brzmi to wspaniale? Bóg spoczywa w nas. To kolejne znaczenie odpoczynku. Księga Jozuego, rozdział 11, werset 23. Znajdziemy tam kolejne biblijne znaczenie odpoczynku. Czytam z Biblii Warszawskiej. W ten sposób Jozue zajął całą ziemię, zgodnie z tym wszystkim, co Pan mówił do Mojżesza. Jozue oddał ją Izraelitom w posiadanie, każdemu jego działu według ich plemion, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Tym razem to ziemia odpoczywa. Jak myślicie, co to znaczy? Pokój kojarzy się z odpoczynkiem.
Chodzi o odpoczynek od zagrożeń i trudności związanych z wojną. Odpoczynek od zniszczeń wojennych, odpoczynek od walki, odpoczynek od konfliktu. Ziemia mogła być znowu uprawiana, bo w czasie wojny była deptana przez ścierające się wojska. Nierzadko w czasie wojny stosowano strategię spalonej ziemi. Wypalano zboża, ścinano drzewa owocowe. Zatem koniec wojny był odpoczynkiem dla kraju i jego mieszkańców. Ludzie narażeni na polityczne zagrożenie i konflikt muszą stale zachowywać czujność. Nawet kiedy idą spać, nie wiedzą, czy bezpiecznie dotrwają do rana. Dopiero kiedy zagrożenie mija, mogą wreszcie odpocząć. Przypomina mi się, jak czuła się Gladys, kiedy spieszyła z pomocą swoim bliskim w trudnych chwilach. Potrzebowała snu, ale nie potrafiła zasnąć. Ale w końcu znalazła odpoczynek. Jest jeszcze jedno znaczenie słowa odpoczynek w Piśmie Świętym. Zazwyczaj jako przykład tego znaczenia cytujemy 11 rozdział Ewangelii Jana. Ale także w Starym Testamencie śmierć była traktowana jako odpoczynek czy sen. 31 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, werset 16. Czytam z Biblii Warszawskiej. I rzekł Pan do Mojżesza, oto gdy Ty spoczniesz w gronie Twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami, ziemi, do której wchodzi. Opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. Bóg powiedział Mojżeszowi, spoczniesz. Zajrzyjmy teraz do drugiej księgi Samuela, rozdział 7, werset 12. Poruszamy się cały czas w Starym Testamencie. Jeśli przyjrzycie się Biblii, to Stary Testament stanowi jej wyraźnie większą część. Badamy wątek odpoczynku. Shana, do you have 2 Samuel 7 and verse 12? I do, and I'll be reading. Czytam z Biblii Warszawskiej. And when thy days. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę Twoje królestwo. Bóg mówi tu o śmierci Dawida i nazywa ją snem lub odpoczynkiem. To samo znajdziemy w Nowym Testamencie, w 11 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie po śmierci Łazarza Jezus mówi, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Być może nikt z nas nie powie teraz, potrzebuję zasnąć snem śmierci. Jednak czasami ludzie zmagający się ze śmiertelną chorobą już nie boją się snu śmierci, bo przyjęli zbawienie. Więc mówią, dosyć już, chcę zasnąć i odpocząć. Ale jak odpocząć? W Chrystusie. Dla zbawionych śmierć jest tylko snem do czasu zmartwychwstania. Czy to nie piękna myśl? Sięgnijmy do Nowego Testamentu i zobaczmy, jak kontynuuje on temat odpoczynku. Przeczytajmy jeszcze raz fragment z 6 rozdziału Ewangelii Marka, wersety 30 i 31. W naszym krótkim studium zauważyliśmy już kilka znaczeń odpoczynku. Powstrzymanie się od pracy, zatrzymanie się, przebywanie w obecności Boga i wreszcie odpoczynek śmierci. Ale teraz przeczytamy coś, z czym wszyscy możemy się utożsamić w społeczeństwie 24/7. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Apostołowie zaś znów zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. A On rzekł do nich, odejdźcie sami na osobność i odpocznijcie trochę. Było tam bowiem wielu przychodzących i odchodzących, tak że nie mieli nawet czasu, by się posilić. Puja, na Hawajach jesteś pastorem trzech zborów, prawda?
Sobota jest dla ciebie dniem, w którym masz sporo obowiązków. Na pewno nieraz chcesz udać się w jakieś spokojne miejsce i odpocząć. Ale chyba nie chodzi tylko o ucieczkę przed tłumem. Przeczytajmy teraz tekst z Ewangelii Mateusza, rozdział 11, wersety od 28 do 30. Możemy uciec od ludzi, przebywać w otoczeniu przyrody, a jednocześnie być zupełnie zestresowani, ogłuszać się hałaśliwą muzyką ze słuchawek, pełni niepokoju. Przypomnijmy sobie, czego Jezus pragnie dokonać dla nas. Rozdział 11, wersety od 28 do 30. Czytam z Biblii Gdańskiej. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Pragnę się teraz zwrócić do naszych widzów. Gdybyście z całej serii tych lekcji o odpoczynku nauczyli się tylko tego fragmentu, naprawdę go zrozumieli i przyjęli, czas poświęcony na studiowanie nie byłby zmarnowany. We want to give you that song and 11 other scripture songs that can bless your heart. Don't forget, you can go to our website, hopetv.org/hopess. Get free gift is the button. You push that, you'll get a link. I want to walk around maybe during this series listening to that song and just saying, mm-hmm. God, thank you. Jesus, thank you mm-hmm. that you want to give me rest for my soul. Zadam wam pytanie. Czy możecie mieć odpoczynek dla duszy, kiedy jesteście bardzo zajęci pracą i działaniem? Czy można zachować spokój duszy nawet w bardzo stresujących sytuacjach? Właśnie doświadczyłem czegoś takiego w ubiegłym tygodniu. Rozpocząłem nową pracę. Musiałem się dużo nauczyć w krótkim czasie, co nie jest łatwe. Ten tydzień mijał mi bardzo powoli. Brakowało mi czasu na sprawy duchowe, spotkanie z Bogiem, ale kiedy wróciłem do ćwiczeń pobożności, jak to nazywam, kolejny tydzień był znacznie lepszy. Robiłem to samo, ale patrzyłem na to z innej perspektywy, bo spędzałem czas z Jezusem i miałem w sercu ten pokój, który On daje. Spodobało mi się to wyrażenie, ćwiczenie pobożności. Krótko mówiąc, nie bądź tak zajęty, by zaniedbywać to, co najważniejsze, odpoczywanie w Chrystusie i pozwolenie, by Jego obecność spoczywała na tobie. Jeszcze jeden werset z Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 56. Edison, jeśli już znalazłeś, przeczytaj nam ten werset. O jakim odpoczynku jest w nim mowa? Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Wróciwszy, przygotowały wonności i olejki, lecz w szabat, zgodnie z przykazaniem, zachowywały spoczynek. Jaki jest kontekst tego wersetu, Shaina? O, go ahead, Shaina. Are you there up in Maine? Działo się to po śmierci Jezusa. Jezus zmarł szóstego dnia tygodnia, w piątek. Dzisiaj nazywa się go Wielkim Piątkiem. Jedyne, co było wielkie w tym dniu, to, że Chrystus dokonał naszego zbawienia. Ale to, jak go potraktowano, nie było wielkie. Jego oprawcy pluli na niego, bili go, a potem zaprowadzili na ukrzyżowanie. Wrogowie szydzili z niego, kiedy konał. Wielkie było to, że Boży plan zbawienia został wykonany. Chrystus złożył swoje życie w ofierze za nas i dokonał największego objawienia niezmierzonej Bożej miłości. Kiedy umarł, pospiesznie złożono go w grobie, bo nadchodził zachód słońca i sobota. Kobiety, o których jest mowa w tym wersecie, zachowały spoczynek. Jaki spoczynek? Ideałem byłoby, gdyby doświadczyły odpoczynku pod każdym względem. Wiemy, że przynajmniej powstrzymywały się od pracy w sobotę. Z kontekstu wynika, że kobiety te miały zamiar namaścić ciało Jezusa zgodnie z ówczesnym zwyczajem pogrzebowym, ale odłożyły to ze względu na sobotę. Zachowały fizyczny odpoczynek.
Miejmy nadzieję, że odpoczęły także duchowo, ale możemy być pewni, że przynajmniej zaniechały pracy, żeby uszanować Boże przykazanie. Sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia jest odpoczynek i nie będziesz pracował. I to nie tylko ty, ale także goście w twoim domu, twoi pracownicy, obcy ludzie, a nawet zwierzęta. Wyobrażam sobie, jak w piątek koń przebiera wesoło nogami i mówi sobie: nareszcie jutro sobota. But Brittany, you're alluding to the fact, and I think this is really important, and I want to give our remote team a chance to add something too. Brittany, zwróciłaś uwagę na to, że te kobiety właśnie były świadkami tego, jak brutalnie zamordowano tego, którego uważały za Zbawiciela. Jakiego odpoczynku potrzebowały oprócz zaprzestania pracy? Ideałem byłoby, gdyby doświadczały bliskości Boga, mimo faktu, iż Zbawiciel, za którym podążały, został zamordowany. Oczywiście były pogrążone w żałobie, ale miejmy nadzieję, iż nadal pokładały ufność w Bogu i wierzyły, że On znajdzie wyjście w najtrudniejszej sytuacji. Shaina, jak myślisz, co czuły te kobiety? Nie bądź dla nich zbyt surowa. Nigdy nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej one się znalazły. Dobrze o nich świadczy to, że nie uciekły, nie ukrywały się jak uczniowie Jezusa. Wróciły do grobu rankiem pierwszego dnia tygodnia. Jak myślisz, jak w tamtym trudnym czasie te pobożne kobiety radziły sobie z poszukiwaniem odpoczynku, którego potrzebowały? Nie był to łatwy czas dla tych, którzy szli za Jezusem. Faryzeusze prześladowali Go i od dłuższego czasu usiłowali Go usidlić. Myślę, że kobiety te mogły doświadczać w jakiejś mierze emocjonalnego odpoczynku, wiedząc, że Jezus już nie cierpi, spoczywając w grobie. Wydaje mi się, że odzyskały spokój, składając Jego ciało w grobie i przygotowując się do namaszczenia Go, aby wyrazić szacunek dla Niego. Puja, czy sądzisz, że kobiety te naprawdę odpoczywały w Chrystusie, wierząc, że zmartwychwstanie On trzeciego dnia, jak zapowiedział? Niestety, wydaje mi się, że raczej nie, gdyż trzeciego dnia po śmierci Jezusa nie spodziewały się, że On zmartwychwstanie. Przyszły do grobu, by namaścić Jego ciało i były bardzo zaskoczone na wieść o Jego zmartwychwstaniu. Wydaje się, że nie pojmowały planu Bożego zapowiedzianego w Starym Testamencie. A więc nie odpoczywały w takim zakresie, w jakim Bóg chciał im dać odpoczynek. Ale przynajmniej jakoś odpoczywały, prawda? Nie uciekły, a kiedy przyszły do grobu, to w pewnym sensie odpoczywały w Jezusie. Nie wiedziały, co się stanie, ale ufały Bogu. Oczywiście, to, co nastąpiło, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Jezus spełnił swoją obietnicę. Chociaż Pismo Święte mówi, że były zaskoczone zmartwychwstaniem Jezusa, to jednak zachowały Boże przykazanie, a kiedy przyszły do grobu po upływie soboty, mogły jako pierwsze dowiedzieć się o zmartwychwstaniu Zbawiciela. Gdyby postanowiły złamać przykazanie, uznając, że namaszczenie ciała Jezusa jest ważniejsze niż sobota, wówczas straciłyby okazję dowiedzenia się jako pierwsze o Jego zmartwychwstaniu. Z pewnością potrzebowały odpoczynku. I my także potrzebujemy odpoczynku w Chrystusie. Potrzebujemy Go nie tylko w sobotę, ale każdego dnia. Ktoś kiedyś powiedział mi, że jest wdzięczny Bogu za sobotę i szczególne poczucie Bożej obecności w tym dniu. Ale potrzebuje także takich małych sobot w każdym dniu. Czasu odpoczynku w Chrystusie. Yes, and in my personal walk with God, in the past, I believe I used to be. W przeszłości w moim duchowym życiu czułem się nieustannie wylękniony. Bałem się sądu Bożego.
Nie miałem pewności zbawienia. Nie wiedziałem, jak znaleźć odpoczynek w Chrystusie. Starałem się robić to, co dobre, ściśle przestrzegać wszystkich reguł, najlepiej jak potrafiłem. Ale mimo to nie miałem duchowego odpoczynku w Chrystusie przez bardzo długi czas. Dopiero kiedy Bóg otworzył mi oczy, zrozumiałem, że mogę mieć pewność zbawienia już dzisiaj dzięki Jezusowi, dzięki temu, że On jest moim najwyższym kapłanem, moją sprawiedliwością, bo Jego sprawiedliwość została mi dana darmo. Mogę ją przyjąć i odpoczywać w Chrystusie. Mogę mieć więź z Bogiem. Zrozumiałem, że nie muszę zapracować na zbawienie, w przeciwieństwie do tego, czego uczy większość religii, że na przychylność Boga trzeba zasłużyć uczynkami. Zrozumiałem, że nie muszę zasłużyć na Bożą łaskawość, bo Bóg umiłował mnie, kiedy byłem jeszcze grzesznikiem i dał mi swoją sprawiedliwość w darze. Wtedy zacząłem doświadczać duchowego odpoczynku w Chrystusie i nowego życia, które otrzymałem od Niego. To najwspanialsze uczucie na świecie, wiedzieć, że Chrystus wyzwolił nas z niewoli grzechu, dał nam nowe życie i odpoczynek w Jego sprawiedliwości. Alleluja! Dziękuję za to świadectwo. Puja miał 20 lat, kiedy po raz pierwszy poprowadził lekcję szkoły sobotniej. Język angielski był trzecim językiem, jakiego się nauczył. Ale Duch Święty prowadził go i powołał do służby pastorskiej. Podsumujmy nasze studium, nawiązując do jeszcze jednej postaci biblijnej, kogoś, kto nie mógł znaleźć odpoczynku. Dzisiaj też są tacy, którzy czują, że potrzebują odpoczynku, ale nie wiedzą, jak go znaleźć. Ta historia jest zapisana w 4 rozdziale Księgi Rodzaju. Przeczytajmy ten werset z Biblii Tysiąclecia. Zaczniemy od wersetu 12. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Tułaczem i zbiegiem. Kain nie mógł znaleźć odpoczynku dla siebie, ani miejsca na ziemi. W końcu zbudował miasto i nazwał je Henoch od imienia swojego syna. To nie ten Henoch, który chodził z Bogiem. Tamten był potomkiem Seta. Dlaczego Kain był zbiegiem? Brittany, przypomnij nam tę historię. To smutna historia. Adam i Ewa odwrócili się od Boga i dopuścili się grzechu. Potem Ewa urodziła dwóch synów, starszego Kaina i młodszego Abla. Adam i Ewa sądzili, że Kain będzie obiecanym zbawicielem, ale Kain okazał się mordercą własnego brata. Zgodnie z Bożym nakazem, bracia, kiedy dorośli, mieli złożyć Bogu symboliczną ofiarę. Abel ofiarował baranka, który symbolizował przyszłą ofiarę Jezusa za ludzkość. Ale Kain nie wierzył w potrzebę ofiary Jezusa, więc ofiarował płody ziemi, jako że był rolnikiem. Jeden z nich okazał się posłuszny Bogu, a drugi nie. Kain z zawiści zabił swojego brata, a potem nie odczuwał żadnej skruchy z tego powodu. Bóg starał się mu uświadomić wagę jego czynu oraz dać mu możliwość odczucia żalu, wyznania winy i przyjęcia przebaczenia. Ale Kain wolał odejść sprzed oblicza Boga. Nie mając więzi z Bogiem, nie mógł znaleźć odpoczynku i pokoju ze swoim Stwórcą. Kain obawiał się, że ktoś będzie chciał pomścić na nim śmierć Abla. Czy Bóg okazał mu łaskawość? Bóg jest bogaty w łaskę i miłosierdzie. Przeczytajmy z tego samego rozdziału wersety od 13 do 15. Czytam z Biblii Tysiąclecia.
Kain rzekł do Pana, zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział, o nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Bóg powiedział, ja Cię ochronię. Jak Kain na to zareagował? Przeczytajmy werset 16 i 17. Zastanawiam się, czy Kain znalazł wreszcie odpoczynek, który Bóg pragnął mu dać. Czytam z Biblii Warszawskiej. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego, Henoch. Czy cokolwiek wskazuje, że znalazł spokój ducha? Nie. Czy możemy podjąć ostateczną decyzję? Czy możemy kategorycznie stwierdzić, że Kain nie znalazł odpoczynku? Nie. Nie jesteśmy tego pewni. W Nowym Testamencie mam historię ukrzyżowanego łotra, który nawrócił się tuż przed śmiercią i prosił Jezusa, by pamiętał o nim. Chciałbym przeczytać 9 werset z listu Judy. Z jakiego przekładu? Będę czytał z Biblii Warszawskiej. In the New Testament, chapter 1, verse 11, of course, there's only one chapter here. Verse 11 talks about... Jest tam mowa o Kainie. Wydaje się, że ten werset odpowiada na pytanie o to, czy Kain znalazł odpoczynek. Proszę, przeczytaj ten werset. Czytam z Biblii Warszawskiej. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Sądzisz, że Kain jednak nie zawrócił z obranej drogi? Nic nie wskazuje, by to uczynił. Z powodu nieposłuszeństwa stał się wędrowcem i zbiegiem. Póki nie zapragniemy podporządkować się Bogu, nie znajdziemy odpoczynku. Pokażcie mi biblijny przykład niespokojnej osoby, która znalazła odpoczynek. Być może ktoś słucha nas teraz i zadaje sobie pytanie, jak mam znaleźć odpoczynek? Gladys, czy masz taki przykład? Jakub, który uciekał przed Ezawem. Jakub uciekał przed Ezawem, który groził mu śmiercią. Wtedy otrzymał we śnie wizję obiecanego Mesjasza, który połączy niebo i ziemię. Jakub znalazł odpoczynek w tej Bożej obietnicy. Inny przykład? Przychodzą mi na myśl Marta i Maria. Myślę, że w końcu Marta także znalazła odpoczynek, kiedy wsłuchała się w słowa Jezusa. Marto, Marto, nie troszcz się ponad miarę. Edison, kogo nam wskażesz? Przypominam sobie króla Nebukadnesara. Minęło sporo czasu, 7 lat, zanim zrozumiał, że musi się ukorzyć przed Bogiem. Jednak w końcu uwierzył, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem i oddał mu cześć. I napisał nawet jeden rozdział Biblii, 4 rozdział Księgi Daniela. Ale jest ktoś jeszcze, kto napisał niemal połowę Nowego Testamentu. Jak miał na imię? Saul z Tarsu. Nazwany potem Pawłem. To był chyba jeden z najbardziej niespokojnych ludzi, jakich można sobie wyobrazić. Szedł z miejsca na miejsce, zmuszał ludzi do bluźnienia Chrystusowi. Świadczył przeciwko nim, kiedy ich więziono i torturowano. A mimo to w końcu znalazł i przyjął odpoczynek w Chrystusie i przez resztę życia służył mu ze wszystkich sił. Tak więc jest nadzieja i dla nas. Chcę zwrócić się do naszych widzów. Być może mówicie sobie teraz, nie znajduję odpoczynku, mam dosyć samego siebie. Pamiętajcie, że jest dla was odpoczynek w Chrystusie. Nie tylko w sobotę, ale każdego dnia. Możecie odpoczywać w obecności Boga, bo Jego obecność może spoczywać na was. Wówczas, zgodnie z obietnicą Jezusa, znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. To piękna obietnica.
Módlmy się o odpoczynek w Chrystusie dla nas wszystkich. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszą lekcję. Kiedy będziemy kontynuować tę serię poświęconą odpoczynkowi w Chrystusie, pozwól nam doświadczyć odpoczynku duszy, jaki tylko Ty możesz dać w imieniu Jezusa. Amen. Nie zapomnijcie skorzystać z naszej strony internetowej hopetv.org/hopeSS i pobrać naszą pieśń przewodnią na ten kwartał oraz 11 innych pieśni biblijnych, które pomogą Wam uczyć się na pamięć Słowa Bożego. To pomoże Wam znaleźć odpoczynek. Jezus mówi: pójdźcie do mnie, a ja Wam dam odpocznienie. A kiedy znajdziecie odpoczynek, powiedzcie o tym innym, aby i oni mogli znaleźć odpoczynek w Chrystusie. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Jarosław Kautz. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. Zakończyła się szkoła sobotnia. Mogliśmy żywo uczestniczyć w ciekawych dyskusjach i szukać w Słowie Bożym, w tej krynicy wody żywej, pocieszenia i obietnic, które zapewniają nam odpoczynek w Jezusie Chrystusie. Obecnie jest pora na zebranie darów szkoły sobotniej. Zapraszam dwie wyznaczone osoby do zebrania darów. Nie wiem, czy... Tak, już. Zanim zbierzemy dary, tak, zapraszam, skłońmy głowy do krótkiej modlitwy. Boże Wszechmogący, przychodzimy przed Twoje święte oblicze i dziękujemy Tobie za to, że obdarzasz nas wieloma dobrami, za to, że zbawiłeś nas w Jezusie Chrystusie. Teraz jest czas na zebranie darów. Prosimy o to, ażebyś błogosławił te dary, które zostaną zebrane, żeby zostały wykorzystane zgodnie z Twoją wolą. A Tobie, Boże, niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Przez Jezusa Chrystusa. Teraz powstaniemy i zaśpiewamy pieśń numer 250, Skało Wieczna. Thank you.
Pierwszą część zakończymy modlitwą. Skłońmy nasze oblicza do modlitwy. Boże Wszechmogący, przychodzimy przed Twoje najświętsze oblicze. I przede wszystkim dziękujemy Tobie za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za to, że dajesz nam wolność w Jezusie Chrystusie i prawdziwy odpoczynek. Ten, który naprawdę daje nam odpocznienie. Tobie niech będzie cześć, niech Tobie niech będzie nieustannie chwała za wszystkie te dowody Twojej miłości, które dajesz nam nieustannie każdego dnia. Za to, że obdarzasz nas swoimi łaskami i doświadczeniami, które wzmacniają naszą wiarę. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla całego Twojego ludu Bożego, dla wszystkich osób tutaj będących, ale i dla wszystkich osób oglądających transmisję, dla wszystkich zgromadzeń. Prosimy o Twoje błogosławieństwo przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. To jest koniec części drugiej, części pierwszej.
W jasności twarzy króla jest życie, a jego przychylność jest jak obłok z późnym deszczem. Życzę całemu zborowi, wszystkim zebranym i wszystkim gościom i wszystkim tym, którzy są zainteresowani prawdą, Bogiem, żeby ta jasność objawiła się dziś nad nami, żebyśmy odczuli prawdę Bożą jak odświeżający deszcz. Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej części nabożeństwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego ku chwale i czci Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, dzięki któremu wszyscy żyjemy, jesteśmy tutaj, poruszamy się i myślimy. Niech ten czas będzie dla nas błogosławieństwem. A prawdę poznaliśmy przede wszystkim przez Słowo Boże. Dlatego teraz zaśpiewamy ku chwale Bożej pieśń numer 87. Ty, Księgo Boża, światło ślesz. Skłońmy wspólnie nasze głowy do modlitwy. Boże wielki, święty, cudowny, wierny, sprawiedliwy, godzien czci. Przed Twoim majestatem wypadamy tak skromnie, a można nawet powiedzieć, że marnie. Przed Twoją potęgą, Panie, niczym jesteśmy jak pył na wietrze. Ale w imieniu naszego Zbawiciela, naszego arcykapłana Jezusa Chrystusa, przychodzimy przed Twój tron, aby prosić Cię, byś nas uwolnił od przekleństwa grzechu, od winy, od ciężarów cielesnych, duchowych, i wszelkich innych, Panie, chcemy złożyć to u Twoich stóp i prosić Cię o uwolnienie, prosić Cię o sprawiedliwość Jezusa, o to, byś przypisał nam Jego zasługi. Dziękujemy Ci, Boże, za Ewangelię. Dziękujemy Ci za sprawiedliwość naszego Zbawiciela, w którym mamy wszystko. Panie, proszę Ciebie, abyś błogosławił Twój Kościół, Twój zbór, gdziekolwiek jesteśmy,
czy tutaj, gdzie zebraliśmy się, by Ciebie wielbić, czy w domach, być może w samotności, w chorobie, w różnych utrapieniach, w lęku. Ty, Boże, podnoś i wzmacniaj, zwłaszcza dzisiaj, kiedy zarezerwowane są dla Twojego ludu błogosławieństwa Dnia Sobotniego. Dziękujemy Ci, że mogliśmy się spotkać tutaj, że Twój zbór może żyć, że Twój Kościół się odradza i prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo. Teraz, kiedy będzie mówione Twoje słowo, Panie, prosimy Ciebie o Ducha Świętego, to byś błogosławił mówcę, ale też o glebę, na którą ma paść ziarna, żebyśmy byli gotowi przyjąć to, co dla nas przygotowałeś. Tobie i tylko Tobie niech będzie cześć, chwała i uwielbienie przez imię Jezusa Chrystusa, Zbawcy naszego. Amen. Amen. Teraz jest czas, kiedy zbierzemy środki na utrzymanie tego zboru i pracę misyjną w tym mieście. Także zapraszam. Cały czas przypomnę, że ci, którzy nas oglądają, mogą też wpłacać środki przelewem. Powinny być informacje, nie jestem pewien, ale powinny być pod transmisją. Tak, jest taka informacja. Skłońmy jeszcze głowę do krótkiej modlitwy. Drogi Boże, nie możemy wyrazić słowami wdzięczności tego, jak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za to właśnie, że mamy to miejsce, że możemy się tu spotykać, że mamy wolność. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci też za te dary. Prosimy o błogosławieństwo dla nich, dla ofiarodawców. Prosimy Cię, żeby ten zbór rozkwitł i żeby Twoja prawda stała się znana wszystkim tym, którzy są nią zainteresowani. Wszystkim. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego, prosimy o to i dziękujemy za wszystko. Amen. A teraz jest czas dla najmłodszych, zarezerwowany. Wiem, że historię ma dla was ciocia Agata. Zapraszam dzieci, jeśli są, nie widzę za bardzo, ale jeśli są, to możecie tu przejść do przodu. Ciocia Agata miała dzisiaj problem, zdaje się, z dotarciem, ale chyba jest, bo ją widziałem przez chwilę. Także zapraszam. Jest. Trzyma wiele z nich na kolanach swych. Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie. Dobry Jezus kocha starszych, Ciebie też. Dobry Jezus kocha starszych, Ciebie też. Z wszystkich Twoich win odpił Cię swej krwi. Dobry Jezus kocha Ciebie, kocha mnie. Zapraszam, zapraszam. Widzę, idzie pierwszy odważny chłopak. Chodź, Marcelko, tutaj coś przyniosłam, wiesz? Używałeś kiedyś młotka? Świetnie, to już jesteś doświadczony. Zapraszam, czy możesz usiąść tutaj dzisiaj na dole? Będziesz lepiej widział. Dobrze, tutaj sobie usiądź. Ale przywitamy się jeszcze z dziećmi, które są tam za tym szklanym kółeczkiem, za kamerą. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie dzieci, które oglądają nas dzisiaj online. Dzisiaj będzie historia z wykorzystaniem różnych elementów. I tutaj mamy coś. Marcel, co to jest? Dotknij. Metalowe, plastikowe czy drewniane? Drewniane, tak. Mamy kawałek drewna.
Mamy tutaj też taki przyrząd. Co to jest? To jest porządny młotek. I mamy tutaj jeszcze schowane coś. Nie wiem, czy wszyscy, którzy nas oglądają, znają taki przyrząd. Marcel, używałeś kiedyś takiego czegoś? To są kombinerki. Niektórzy mówią szczypce albo kleszcze. I służą do wyciągania różnych elementów. I mam jeszcze pudełeczko z metalowymi gwoździkami. Pomożesz mi powkładać tu do pudełeczka, Marcelku? Proszę, bo mi się wszystkie wysypały. Wrzuć proszę do pudełeczka. Tak, tutaj wrzucamy. Uwaga, mogą być ostre, więc wrzucamy do pudełka. Dzięki, tu jeszcze mi wypadły, zobacz. Jak myślicie, to będzie historia o chłopcu czy o dziewczynie? Jak myślą dorośli? O dziewczynie. A ty, Marcel, myślisz, że to będzie o chłopcu czy o dziewczynie? Tym razem będzie o chłopcu, ale cieszę się, że padły niestereotypowe odpowiedzi. To będzie historia o pewnym chłopaku, który wcale nikogo nie uderzał, nikogo nie bił, nie zabierał przedmiotów, ale miał pewną inną skłonność. Lubił mówić przykre słowa. Nie zawsze chciał to robić, ale tak mu wychodziło. Po prostu miał taką umiejętność, że dobierał takie akurat słowa, które trafiały do kogoś i w odpowiednim czasie. I potrafił je tak dobrze dobrać, że ta osoba aż płakała albo bardzo, bardzo było jej przykro. I rodzice próbowali różnych rzeczy, próbowali powstrzymać tego swojego synka od mówienia takich przykrych rzeczy. Zabierali mu telefon, nie pozwalali mu grać w gry, ale to nic nie działało. Oczywiście było mnóstwo rozmów na ten temat, nic nie działało. No i pewnego razu nastały wakacje, tak jak teraz, i ten chłopczyk wyjechał do dziadka na wakacje. No i już w pierwszym dniu zdarzyło mu się wykorzystać tę swoją umiejętność i powiedział coś przykrego dziadkowi. Dziadek nic nie odpowiedział, po prostu się zasmucił. Ale pomyślał, no tak nie może być, ja muszę jakoś pomóc mojemu wnuczkowi. I w nocy przygotował dla swojego wnuczka właśnie takie pudełko z gwoździami, to był taki duży worek. Dał mu do plecaczka młotek, postanowił dać mu taki challenge, taki eksperyment z nim zrobić i dać mu takie wyzwanie. Za każdym razem, kiedy powie coś przykrego komuś, będzie musiał wyjąć ze swojego plecaka młotek, wziąć jeden gwoździk, weź jeden gwoździk proszę, i będzie musiał wbić go w drewnianą furtkę, taki płotek, który dziadek miał przy swoim ogrodzeniu. No i spał w takim pomieszczeniu gdzie, razem z dziadkiem w pięknym, dużym pokoju. No i już kolejnego dnia nad ranem zdarzyło mu się, że obudził go kogut o 5 nad ranem. No i tam zaczął mówić, jaki głupi ten kogut. No i dziadek to wszystko słyszał, więc poprosił go, żeby wziął swój gwoździk i przybił. Czy Marcel możesz spróbować z tatą zaprezentować, jak się wbija gwóźdź? Jak to zrobić? No i tak musiał wyjść z tego łóżka, słuchajcie, niezadowolony był. I musiał wyskoczyć w piżamie i tam chodził, poszedł do tego płotka i przybił ten jeden gwoździk. On bardzo lubił przybijać gwoździe, no ale nie o takiej porze. Nie spodobało mu się to, więc już więcej nie narzekał i nie mówił takich słów o poranku. O, bardzo sprawnie poszło. Ciekawe, czy temu chłopakowi też tak dobrze poszło. Jak był zaspany, może sobie nawet palca uszkodził, nie wiemy. No i słuchajcie, tak się zdarzyło też, że jak się bawił razem z dziećmi, no to oni też już wszyscy wiedzieli, że takie zadanie dał dziadek swojemu wnuczkowi, że jak powie coś przykrego, to musi iść do furtki i przybić te gwoździe. No i oni od razu mówili, hej, szybko, musisz wziąć gwoździa, biegnij do furtki, przybijaj gwoździe, bo powiedziałeś coś tam do kogoś. No i dzieci bardzo pilnowały tego chłopaka. Tak naprawdę to mu pomagały.
No i wiecie, po pewnym czasie to już mu się znudziło takie bieganie do tej furtki, więc zaczął kontrolować swoje słowa i przestał mówić ich tak dużo. Aż nastał w końcu taki dzień, kiedy nie przybił ani jednego gwoździa. I wtedy, kiedy dziadek to zauważył, dał mu kolejne zadanie. A zgadnijcie, ile gwoździ przybił w ciągu tygodnia? Ponad 240 gwoździ było w takiej furtce. Strasznie dużo musiał się tam nabiegać. No i słuchajcie, dziadek stwierdził, że już czas zamienić to narzędzie. Koniec, koniec, zamieniamy. Uwaga, Marcel, teraz bierzemy kombinerki. Proszę bardzo. I teraz dziadek poprosił swojego wnuczka, żeby powyciągał wszystkie gwoździe, które wbił w furtkę. Dziadek tam stał długo i patrzył, jak wnusio dzielnie wyciąga kombinerkami gwoździe. Chyba trochę musiał mu pomagać czasami, tak jak tutaj tata pomaga Marcelkowi. I o właśnie, udało się usunąć gwoździki. Kiedy już wszystkie gwoździe zostały wyjęte, dziadek położył rękę na ramieniu swojego wnuczka i tak stali przed tą furtką i patrzyli. A ten wnuczek już zrozumiał, o co chodzi. Ta furtka nie wyglądała wcale już tak pięknie, bo pojawiły się w niej, Marcelku, co tu jest? Zobacz. Dziurki są, tak? Po gwoździkach. No właśnie. Dziadek powiedział swojemu wnuczkowi, zobacz. Za każdym razem, kiedy mówisz jakieś przykre słowo, to wbijasz jakby takiego gwoździka w kogoś. Czasami udaje się usunąć takiego gwoździka, kiedy mówi się przepraszam. Kiedy przepraszasz, to kogoś już to mniej boli. Ale niestety, takie słowa zostawiają ślady w innych ludziach. Tak jak tutaj widzimy dziurki w deskach. I chciałabym, żebyśmy zapamiętali ten obraz, bo to dotyczy nas wszystkich, i małych, i dużych. Że zdarza nam się wypowiadać przykre słowa, które zostawiają takie nieładne, niefajne ślady w innych ludziach. A w Piśmie Świętym, w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, jest taki piękny werset, który mówi tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I chciałam was spytać, poprosić, żebyście pomyśleli, bo waszych odpowiedzi nie usłyszymy, żebyście pomyśleli, w jaki sposób możemy zatrzymać takie słowa, takie myśli. Może można połknąć takie słowo, żeby nie wyszło z naszych ust? Może można zamknąć na chwilę oczy, żeby pomyśleć o czymś innym, zatrzymać się? Albo można zrobić to, co zrobię teraz ja. Jesteście gotowi? To zamknijcie oczy. Panie Boże, Ty nas dobrze znasz. Znasz nawet nasze myśli. Słyszysz wszystko, co robimy, widzisz wszystko, co robimy. I dobrze wiesz, że czasami ranimy innych naszymi słowami. Czasami nie potrafimy tego powstrzymać i bardzo Cię proszę o Twoją moc dla wszystkich dzieci teraz w czasie wakacji, kiedy będą gdzieś być może same, poza swoim domem, bez rodziców, bez dziadków, abyś, Panie Boże, Ty pomógł im powstrzymywać takie słowa, aby żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z ich ust, z naszych ust. Proszę Cię o Twoją moc na te wakacje, na całą resztę życia, abyś nauczył nas, Panie Boże, dobrze traktować innych i wzmacniać naszymi słowami i przynosić Tobie chwałę. O to Cię proszę przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchaną historię. Dziękuję Tobie, Marce, za pomoc i Tobie, Maćku. Poproszę o zwrot wszystkiego. Może tutaj. Bardzo dziękujemy cioci Agacie za tę historię. To w sumie dziękujemy dzieciom, bo są powodem, dla których możemy usłyszeć dwa kazania, nie tylko jedno.
Bardzo pouczające też w Biblii jest napisane, że lepszy jest ten, co panuje nad ustami, niż ten, co dobył miasta, więc nie jest to proste. Dzisiejszym tekstem wprowadzającym do kazania jest tekst zapisany w liście świętego Pawła Apostoła do Efezjan w pierwszym rozdziale, od wiersza 15 do 19. Czytam: dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły. Na kazanie pod tytułem Boże apokaliptyczne błogosławieństwo zapraszam do wygłoszenia tego kazania zapraszam brata, pastora Władysława Kosowskiego. Witam was bardzo serdecznie. Ile to już było? 2,5 roku, gdyśmy się widzieli na tym miejscu. Jak ten czas szybko minął, a jak nam się dłużył. Tęskniłem za tym, za tą sposobnością, że znowu zobaczymy się tutaj ze zborem warszawskim. Dobrze, że restrykcje pandemiczne troszeczkę zelżały, a więc jest nas więcej niż tylko maleńka garstka, na co te przyzwolenia pozwalają. Chcę wam podziękować też. Niektóre osoby, gdy wchodziłem tutaj, to mi przypomniały za wasze modlitwy, za to, że Bóg dał, że mogę stanąć przed wami i mogę otwierać z wami razem Pismo Święte. Dzisiaj chciałbym mówić o błogosławieństwie apokaliptycznym. Na temat apokalipsy ostatnio chyba nie ma więcej kazań o innej treści, które tematycznie byłyby zbieżne z sobą, jak te kazania dotyczące apokalipsy. Ileż to sensacji, ile to przepowiedni, ile to obaw, ile to dodatkowych proroctw, które nie pochodzą ani od Boga, ani od Jana, ani od Pawła, ani od żadnego apostoła. Czasem chcemy je oprzeć na Piśmie Świętym, ale to jest coś, czego Pismo Święte nie uczy i w którą stronę nie prowadzi. A jeżeli mówi na dany temat, to nie mówi po to, aby nas postraszyć. To nie mówi po to, aby nas przerazić. To nie mówi po to, aby ci, którzy się jeszcze Boga w pospolitym rozumieniu tego słowa, jeszcze Boga nie boją, zaczęli się Go bać. Bo apokalipsa to jest coś okropnego, coś niewyobrażalnego i lepiej, gdyby się z tymi wizjami nie spotkać, a z ich wypełnieniem zupełnie. Ja chciałbym dzisiaj inaczej, abyśmy przeczytali apokalipsę i przejdziemy przez całą księgę, wyjmując te teksty, które tematycznie z sobą się łączą i które tchną nadzieję, które dają obietnice, które niosą błogosławieństwa, na których powinniśmy się bardziej koncentrować niż na, jak niektórzy mówią, groźbach czy ostrzeżeniach, które tam się znajdują. Czytany był tekst z listu do Efezjan.
rozdział pierwszy i tutaj sięgnę do niektórych myśli. Gdy macie Biblię, wiem, że niektórzy z XXI wieku i pół to mają takie Biblie maleńkie, bo po co nosić dużą? Powiem wam, nie potrafiłbym się tym posługiwać, nie tylko dlatego, że wzrok by mi nie pomagał, ale dla mnie, tak jak śpiewaliśmy, ty Księgo Boża, Słowo Boże, to jest jednak ta księga, którą apostołowie i prorocy spisali. I ja w tym wydaniu, ja nie mówię, że tamte teksty są mniej święte, czy nie są nośnikami tych samych prawd. Owszem, tak. Ale to zależy, jak przywykniemy. Pamiętam, gdy jeszcze byłem w wieku niektórych z was, bo widzę, że PESEL odlicza równo nam wszystkim, ale jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, to nasz wykładowca w seminarium, nieżyjący już, Erwin Lawaty, gdy przychodził na wykłady, to zazwyczaj z naręczem różnych książek. Ale zauważyliśmy, a później on nas tego uczył, powtarzając. Na stercie książek zawsze na samej górze była Biblia. Mówi, nie zagub Biblii ani w treści, ani w masie tej literatury, którą się posługujesz, która jest pożyteczna, ale nie może się równać z tym Słowem Bożym. Myśmy mówili, ale to są komentarze. I jego odpowiedź była komentarzem do wszystkich komentarzy, jakie ludzie napisali, jest ten tekst. Jeżeli któryś komentarz nie jest zgodny z tym tekstem, jest fałszywym komentarzem. Nie posługuj się nim. Dlatego dla mnie Biblia jako księga, no ale to starzy ludzie tak mają, jak się kto nauczy, to śpi i mruczy. Drodzy, apostoł Paweł w liście do Efezjan w tym pierwszym rozdziale napisał między innymi, powtórzę niektóre przynajmniej słowa. Przeto ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Jaka była główna intencja modlitw Pawła w tym przypadku? Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętym w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działania przemożnej siły Jego. Czy zauważyliście, o co modli się Paweł? Zwróćmy uwagę na wiersz 17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Do jakiego zboru kierowane jest to przesłanie i w intencji jakiego zboru zmawiana jest ta modlitwa apostoła Pawła? W Efezie. O co się modlił? Aby Efezjanie posiedli ducha mądrości i poznania Jezusa Chrystusa i poznania Boga. Aby ten duch mądrości i objawienia Jego był im darowany. Minęło
około 30 lat. Jan, który był starszym zboru w Efezie, czy był już wtedy, gdy Paweł ten list pisał? Jeżeli był, to niekoniecznie w Azji Mniejszej, bo był też misjonarzem, ale jeżeli był w Azji Mniejszej, to wiązał się bardzo mocno z założonymi przez Pawła też zborami. I on, gdy jest zesłany na wyspę Patmos, otrzymuje w Dzień Pański objawienie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim, co ma się stać wkrótce. On też wyjawił to za pośrednictwem zesłanego swojego anioła, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. A wiersz 11, gdy przeczytamy, to jest tutaj polecenie. To, co widzisz, Janie, ty, starszy zboru z Efezu. Ty napisz to i wyślij w księdze do 7 zborów. I jako pierwszy z 7 jest wymieniony zbór w Efezie. Wyślij to najpierw swojemu zborowi. Paweł już nie żyje w tym czasie, gdy jest Jan na wyspie Patmos. Paweł nigdy nie doczekał się wysłuchania i nie mógł się radować z tego, co przeżył Jan i co przeżył zbór efeski, o co on modlił się przed 30 laty. Czy masz takie intencje, o które się modlisz? I wydaje się, że jak do tej pory nie rokuje, aby one się wypełniły. Nie wiem, jak to odbierał apostoł Paweł. Ale gdy mam takie modlitwy i czasem miesiącami, czasem latami, dziesiątkami lat trzeba czekać na wypełnienie, to zastanawiam się, Panie Boże, czy to kiedykolwiek się stanie? Czy Ty to słyszysz? Dlaczego nie wysłuchujesz? Łącząc te teksty z listu do Efezjan, tę modlitwę i to, co się wydarzyło na wyspie Patmos i ten list, który doszedł do Efezu, do zboru, którego starszym w tym czasie, gdy jest na wyspie Patmos, nadal jest Jan. Czasem musi upłynąć czas, czasem muszą okoliczności zaistnieć, bo Bóg może wszystko uczynić, ale On nie korzysta z tej swojej możliwości i niczego nie robi na pokaz. Boże, jak jesteś, to się objaw. Zagrzmiało. Bóg tak się nie objawia obecnie. Bóg nie reaguje w każdym przypadku tak gwałtownie. Paweł o tym nie wiedział, ale dowie się, gdy z Janem spotkają się nad jeziorem, które jest podobne do szklanego jeziora. Powiedz, Paweł, popatrz, jakie rzesze ludzi nawróciło się. A ja się modliłem, żeby Bóg im coś objawił. A Jan mówi, słuchaj, ciebie już nie było. Bóg mi pewne rzeczy objawił i ponaglał, żebym to wysłał do zboru w 7 w Azji Mniejszej, ale na pierwszym miejscu zbór efeski. Bóg wysłuchał, Pawle, twoją modlitwę.
Apokalipsę możemy czytać i znajdywać w niej wiele przeróżnych rzeczy. Ja chciałbym dzisiaj z wami mówić tak, jak tytuł już zwiastował. Boże apokaliptyczne bezpieczeństwo, błogosławieństwo. Nie ostrzeżenie, są tutaj ostrzeżenia, ale dzisiaj tym się nie zajmujemy. Nie groźby. Właśnie w tych ostrzeżeniach bardzo często zawarte są jakieś groźby, a klucz do tego, co się stanie, masz ty, człowieku. Dlatego mądrze wykorzystaj z tego, co chcę ci powiedzieć, chcę ci pokazać. W większości czasu, podobnie jak wy, którzy dzisiaj zgromadziliście się już w tym domu modlitwy, za co Bogu dziękuję, wierzę, że tydzień w tydzień będzie nas więcej i więcej i więcej. I do was to mówię, którzy jeszcze nie zdecydowaliście się wrócić do swoich zborów, do swoich braci, do swoich sióstr. Jest wam wygodnie, może nawet w bamboszach, może nawet przy śniadaniu, w trakcie oglądania transmisji czy uczestniczenia poprzez internet w nabożeństwie. Może dlatego, że padało dzisiaj rano, trzeba by z domu wyjść, ale powiem wam, że ten deszcz dzisiejszy i to ochłodzenie, gdy jechałem tutaj i patrzyłem przez okno kolejki, to mówię, Panie Boże, spraw, aby to, co dzisiaj studiować będziemy, było dla nas w sensie duchowym tym, czym ta mrzawka jest i ten spadek temperatury po tych upałach, które nam dokuczyły. Bo nieraz słuchaliśmy i ja słuchałem też wielu wystąpień, gdzie zdawać by się mogło, no to co nas jeszcze dobrego czeka? Samo zło, a będzie jeszcze gorzej. Ja chciałbym mówić, że będzie jeszcze lepiej. Otwórzcie ze mną w tym temacie błogosławieństwa Bożego Apokalipsę. I w tej księdze będziemy pozostawać przez cały okres studium. Błogosławieństwa Apokalipsie, zapewne to nie jest nic nowego dla was, jest 7. Rozdziałów w Apokalipsie jest 22. Gdybyśmy chcieli rozłożyć równomiernie błogosławieństwa, to co który rozdział Apokalipsy zawierałby te jakieś błogosławieństwo? Wyższa matematyka. Macie kalkulatory. 22 na 7 podzielić. No proszę. Jak to technika nam pomaga. Ale w Apokalipsie one nie są równomiernie rozłożone. Chociaż gdy po raz pierwszy czytałem o tym błogosławieństwie z pierwszego rozdziału wiersza trzeciego, to później nie mogłem się doczekać, gdzie będzie drugie, bo ktoś mi powiedział, że jest ich 7. No ale przeczytajmy najpierw to pierwsze. W wierszu trzecim, na samym początku tej księgi. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Jest tutaj szereg rzeczy, które by wymagały omówienia, ale nie wiem, czy
tak rzadko spotykając się, jesteście gotowi do zachodu słońca tu pozostać. Nie, nie. Trochę przed zachodem pójdziemy już do domu. Błogosławiony jest kto? Kto czyta? Czy dzisiaj odbieramy błogosławieństwa, gdy czytamy Słowo Boże, proroctwa? Jesteście tam, czy was nie ma? Czy z wami da się rozmawiać? Czy wy jeszcze chcecie się zatajniaczyć i milczeć? Tak, doznajemy, oczywiście, że doznajemy. Ale doznajemy w inny sposób tego błogosławieństwa, jak czytelnicy Apokalipsy. Pamiętajmy, że cały prawie już Nowy Testament. Tam dyskusje są jeszcze o jeden, dwa listy, czy one nie były po Apokalipsie napisane. Może trzy. Ale to nieważne. Cały Nowy Testament i cały Stary Testament jest. I teraz przychodzi jeszcze jedno pismo w postaci listu, pełne proroctw i jest zagwarantowane Boże błogosławieństwo dla tego, który czyta. Co czyta? To czyta. Wyobraź sobie, że masz Pismo Święte, ktoś ci jeszcze coś dosyła i mówi, całe błogosławieństwo leży w tym, żebyś to czytał. Jakbyś się odniósł? Nie, nie musimy się wypowiadać w tym względzie. Nie dociekam w tym kierunku, ale chcę powiedzieć, że to nie było łatwe. Przyjąć, że Bóg chce, abym to czytał i od tego jest zależne Jego błogosławieństwo. Ale Bóg nie jest tuzinkowy i nieraz nie bądźmy zdziwieni, gdy inaczej postępuje, niż nam się wydaje, że postępować powinien. Błogosławieni są ci, którzy słuchają. W tamtym czasie Pismo Święte nie było czymś bardzo popularnym, a więc był lektor, który czytał. Nie miał każdy Pisma Świętego w domu, jak my to mamy kilka przekładów i dlatego nieraz się licytujemy, ten jest dobry, tamten dobry, a ja wiem, bo z greckiego coś tam przeczytałem, a interlinearny to jeszcze inaczej oddaje. Jakie my mamy przeróżne myślenie i kombinacje, jeżeli chodzi o studiowanie Pisma Świętego. Nie, tu nie było niczego w tym rodzaju. Ten, który czytał, ci, którzy słuchali słów proroctwa i zachowali to, co w nim jest napisane, byli błogosławieni. I na sam koniec tego tekstu jest jeszcze jedno takie stwierdzenie, które wydaje się, że będzie nam, albo może nam sprawiać pewne trudności. Czas bowiem jest bliski. O jakim czasie jest tutaj mowa? Wielu mówi, to jest zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa. Wielu tak rozumiało już w czasach apostolskich. Niektórzy już wtedy czekali na powtórne przyjście Chrystusa. Apostołowie się ustosunkowywali do tych nadziei. Jedno jest pewne. Nie czas na rozgrzebywanie teraz całej tej dyskusji i kto ma rację. Jedno jest pewne. Całe Pismo Święte, w tym Apokalipsa, jest pisana dla wszystkich ludzi, którzy z nią mają kontakt, ale przede wszystkim dla mnie, przede wszystkim dla ciebie. To twój czas,
to mój czas jest bliski. My mówimy już tyle wieków czytamy, a tu w Apokalipsie na samym początku powiedziane, czas jest bliski. Jaki to bliski czas? Właśnie są pewne zasady studiowania Pisma Świętego. Niektórzy z nas uważają, że szkoda czasu na zapoznawanie się z nimi. Jak jest powiedziane, że czas jest bliski, a to było w pierwszym wieku, no to chyba rozumiem, co to znaczy. Niekoniecznie. Może rozumiesz, a może nic z tego nie wiem. Pamiętaj o tym, że Jan już jest sędziwy wtedy. Pamiętaj o tym, że ci, którzy byli nauczeni przez Pawła, już mają 30, 40, 50 lat stażu w Kościele. Jak długo ty jesteś adwentystą? Jak długo ty czytasz Pismo Święte? I może cię to znużyło, że napisane tu i tam, że krótki czas, bliski czas, a nic się nie dzieje. Pamiętaj, to jest przesłanie prywatne Jezusa Chrystusa do ciebie. To twój czas jest krótki. To twój czas jest bliski. A więc już wiemy, na czym to błogosławieństwo polega. Zasadzające się na stosunku, moim stosunku do Pisma Świętego. No ale czas nam upływa. Ja patrzę, ten zegar dobrze chodzi? Ktoś powinien mieć tam linkę albo sznurek u tej dużej wskazówki i przytrzymywać, bo ona już idzie za bardzo do góry. Drugie błogosławieństwo jest poza pierwszą połową Apokalipsy. 13 rozdziałów Apokalipsy legitymuje się tylko tym jednym błogosławieństwem z pierwszego rozdziału. Drugie jest dopiero w 14 rozdziale i tutaj w wierszu 13. I jest niesamowite. Musimy dosyć szybko z tym iść, żeby zdążyć do nich wszystkich 7. A zadanie domowe, taki relaks przy Słowie Bożym, to będzie przeczytanie tych błogosławieństw w domu i zastanowienie się nad każdym z nich. 14 rozdział, 13 wiersz. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, co ma napisać. Napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Dziwne to błogosławieństwo. Dopiero to się rozpoczęło. Minęło dużo treści, połowa Księgi Objawienia. Żadnych błogosławieństw po drodze. I tutaj nagle to błogosławieństwo, które wiąże się z nadzieją tych, co umierają. Nie będę pytał, czy ktoś w ostatnich 2 latach utracił swoich bliskich, przyjaciół, krewnych, znajomych. Nie trzeba tego wyciągać i na nowo rozpamiętywać. Nas interesuje błogosławieństwo. Śmierć dla człowieka wierzącego nie jest żadną stratą. Nie jestem chyba wyjątkiem, jeżeli powiem, że codziennie, czasem się zdarza, że co drugi dzień otrzymuję różne ostrzeżenia, żeby a to za szczyku nie brać, a to na wymaz nie chodzić, ale przeróżne rzeczy. Kiedyś odpisałem, bo już ktoś jeden mnie tak molestował tym i napisał mi, że ci, którzy brali już drugą szczepionkę, to przeżyją najdłużej 2 lata. I to wybitny uczony
wypowiadał się, ktoś na niego się powoływał. I to zagraniczny, bo gdyby Polak, no to moglibyśmy zlekceważyć. Odpisałem tej osobie i powiedziałem tak, zaznacz sobie w kalendarzu ten dzień i popatrz do przodu. Jak minie 2 lata, to mnie już nie będzie. Jestem ozdrowieńcem po 2 szczepionkach. Wszystko, co najgorsze stało się, nic gorszego stać się nie może. Ile diabeł nam daje tematów zastępczych, abyśmy nie zajmowali się tym, co trzeba. Ile diabeł podsuwa nam takiego morowego powietrza, nawet gdy czytamy Biblię i Apokalipsę. I to z kazalnic nieraz. Po to, abyśmy nie cieszyli się tą nadzieją i tą pewnością, że mamy Boga. Wielokrotnie odpisywałem na te Hiobowe wieści. Ciesz się, bo Bóg nasz żyje. I napisz mi, gdzie w Piśmie Świętym znalazłeś tekst, że Bóg ci obiecał, ile lat przeżyjesz na tej ziemi i że tutaj powinieneś związać całą swoją przyszłość i bać się śmierci. Ja się śmierci nie boję. Gdy, jak dowiedziałem się, ktoś mi przypomniał dzisiaj, że modliły się niektóre osoby. Mnie film się urwał i tak to trwało 7, a może 8 dni. Nic nie wiem i nic nie wiedziałem i nic nie czułem. Temperaturę podobno miałem podwyższoną, to ci, co usiłowali mnie poić i coś do zjedzenia podać, włożyć do ust. Dziękuję za żonę, dziękuję za córkę szczególnie i za syna. Razem mieszkamy, a więc to łatwiej było. Ale i oni przy okazji też nachwytali tych punktów karnych. Moi drodzy, gdy ktoś mnie pytał później, jak się czujesz, gdy już doszedłem do siebie i miałem świadomość, że jestem tutaj. Boże, to nadal tu jestem? Jak się czujesz? Ja mówię, tak jak Łazarz, tylko że Łazarz tam był 4 dni, a ja 8. Dziękuję Bogu. I byłem gotowy i miałem tę świadomość. Bóg jak na filmie pokazywał mi moje życie, różne zdarzenia z mojego życia. I rozmawiałem z Nim, Boże, jeżeli tak się ma kończyć moje życie, to niech się kończy. Chociaż ja nie byłem świadomy tego, co się wokół mnie dzieje. Ale gdzieś tam w podświadomości coś się działo, procesy jakieś były, a później słabość. Absolutna słabość. I znowu temperatura nawet lekko obniżona. Nic nie boli, ani ucho, ani głowa, ani nogi, ani wnętrzności. Nic. Boże, jaki Ty dobry jesteś. Kto ci powiedział, że masz walczyć i nawet roztrącać ludzi i ubliżać ludziom, którzy nawet jeżeli tam mają swoje doktoraty czy profesury i od dziesięcioleci w tych zagadnieniach siedzą, to kim ja jestem, żeby mówić, że on opowiada bajki? Jak oni dość sami sobie nawzajem utytułowani na ubliżają. Dlaczego ja wierzący w Boże prowadzenie, mam się w to wszystko wdawać? Diabeł chce, żebym tym sobie zaprzątnął czas i głowę i rozproszył ludzi wokół siebie i żeby powiedzieli, to ty wierzysz w Boga i tak walczysz o każdy dzień tutaj? Zastanów się. Nie wyłączaj myślenia.
gdy czytasz Biblię i gdy coś mówisz, usłysz samego siebie. Ci, którzy w Panu umierają, są błogosławieni. Tylko tu jest jedno słowo. Wolno mi trochę przedłużyć, czy nie wolno? Kilka osób powiedziało, że tak. Nie zarządzam głosowania, bo moglibyśmy przegrać. Tu jest jedno słowo. Napisz: błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Przecież już Stary Testament mówił, że ten, kto w Panu umiera, i psalmiści tęsknili za tym, żeby do końca życia być z Panem, ten, co z Panem umiera, jest błogosławiony. Dlaczego Apokalipsa, która została dana Janowi 100 lat po naszej ery, 70 lat po odejściu z tej ziemi Zbawiciela, mówi: napisz, błogosławieni są odtąd umarli. Przeczytam wam pewien krótki akapit z jednej z książek, które bardzo cenię. Nie ośmieliłbym się na pierwsze spotkanie dać komuś tej książki. Bóg może sprawić cud. Zresztą tak było ze mną, że czapką jak gdyby nakrywał wiele rzeczy, o których nie mogłem wiedzieć, gdy poznawałem Biblię, bo gdybym wiedział, to chyba bym zamknął ją i dalej nie czytał i z ludźmi czytającymi Biblię nie chciałbym mieć nic wspólnego. Ale ta książka jest skarbem dla tych, którzy są blisko Boga. Na stronicy 440, a więc gruba taka cegła, to jest 40 rozdział tej książki. Jest jeden akapit, który nawiązuje do tego, co tu jest napisane i do tego, co Daniel napisał na ten sam temat odnośnie tego samego czasu w 12 rozdziale w pierwszych dwóch tekstach. Komentator pisze tak: groby otwierają się, a wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. To możemy przeczytać w Apokalipsie w 1 rozdziale wierszu 7 i u Daniela w 12 rozdziale pierwszych dwóch tekstach. Wszyscy, którzy umarli wierząc w poselstwo trzeciego anioła, wychodzą z grobów przemienieni, aby usłyszeć przymierze Boga z tymi, co przestrzegają Jego prawa. Również ci, co Go przebili, którzy drwili i wyśmiewali się z Chrystusa, gdy umierał na krzyżu, a także najgorsi przeciwnicy prawdy Bożej i ludu Bożego będą wzbudzeni, aby ujrzeć Boga w Jego wspaniałości i przekonać się o chwale, jaką otrzymają wierni i posłuszni Bogu. Chrystus dał obietnicę swoim oprawcom. Powiedział: nie ujrzycie mnie do dnia, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To była jego obietnica. 500 lat ponad przedtem Daniel o tym pisał i prawie 70 kilka lat potem Jan na wyspie Patmos znowu co to widzi. Dlaczego to błogosławieństwo jest tutaj? Dlatego, że poprzednie teksty mówią o tym trójanielskim poselstwie. I zaraz potem jest napisane: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Idziemy dalej, bo już zostało nam niewiele, a jeszcze 5 błogosławieństw. W 16 rozdziale mamy kolejne.
Ktoś powie w 16 rozdziale błogosławieństwo. Ten, co czyta Biblię, to wie, że to jest czas wylania 7 czasz z plagami. Jakie może być błogosławieństwo w czasie? Po końcu czasu łaski, jak to wiemy, również z tych ksiąg? No posłuchajmy. 16 rozdział i wiersz 15. Oto przychodzę jak złodziej. I to jest w czasie, gdy 6 anioł już wylał swoją czaszę. Przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Tak, to jest już koniec czasu łaski. Ale jeżeli chcesz i masz tę szatę sprawiedliwości, którą przyjęłaś od Chrystusa, w każdej chwili możesz mu ją zwrócić. Napisać: adresat nieznany. Adresat się wyprowadził. Dziękuję, nie, rezygnuję. Już z tamtej strony nie ma nikogo, kto by chciał przyjąć szatę. Ale żyją w tej sytuacji ci, którzy mają szaty. Zauważyliście, na czym polega błogosławieństwo? Na czujności, na dbałości o stan swojego ducha, swojego serca, swojego życia w każdym czasie, ale również i wtedy, gdy będą naprawdę działy się te ostatnie dantejskie sceny. W 19 rozdziale jest dopiero kolejne błogosławieństwo. I tutaj w 19 rozdziale wiersz 9 czytam. I rzecze do mnie: napisz. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie. To są prawdziwe słowa Boga. Kto jest zaproszony na weselną ucztę? Gdy Chrystus był na tej ziemi, to powiedział kilka na ten temat przypowieści. Między innymi o tych, którzy byli wysłani raz, drugi, trzeci. Za trzecim razem mówi: idźcie na opłotki, tam, gdzie nikt by nie wierzył, że coś takiego może się stać, że istnieje Bóg, którzy negują Boga, którzy zwątpili już we wszystko, bo czas jeszcze, aby nie zniechęcać się, tylko iść raz obraną drogą. Ktoś powie: to jest niemożliwe, jeżeli ktoś już miał szaty. I teraz, bo zbliżamy się do wesela barankowego, prawda? W tym samym 19 rozdziale. To jest niemożliwe, jak już ma szaty, to nic mu nie grozi. Gdy gospodarz wszedł na ucztę wśród biesiadujących, którzy już mieli usiąść do stołu, zobaczył jednego człowieka i mówi: jak to się stało, że ty jesteś tu? Przecież był czas rozdawania szat. Dlaczego nie wziąłeś tej szaty? Niektórzy mieli lepsze. Niektórzy inwestowali w co innego. Takimi sprawami nie można sobie zawracać głowy. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest wyrozumiały. Tak, ale Bóg jest precyzyjny w swoim działaniu. Nie dlatego, że sobie tak umyślił, tylko czeka
do końca możliwości. Jest precyzyjny w tym, aby nikogo nie pominąć, kto jeszcze mógłby skorzystać, kto jeszcze by chciał przyjść. W rozdziale 20 jest kolejne, to już trzecie od końca błogosławieństwo, wiersz 6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Już jesteśmy w trakcie, gdy rozpoczyna się ten ostatni etap, kiedy już Chrystus zabezpiecza i zabiera do siebie tych wszystkich, których zdecydował uratować i zabezpieczyć na wieki. My wiemy, że wtedy następuje to pierwsze zmartwychwstanie, z tym, że czytając uważnie Biblię, moglibyśmy powiedzieć, że tych zmartwychwstań trochę więcej jak 2 Biblia zna. Przed chwilą mówiliśmy o tych, którzy zabili Zbawiciela, którzy Go zelżyli, tych, którzy zrezygnowali już w 6 pladze. Zabrakło im cierpliwości, odwagi, albo może powiedzieli: dość tej zabawy, Panie Boże. Jeżeli coś masz robić, to rób szybko, bo ja nie mam czasu. Tak, nie masz czasu. O tym ci powiedziałem w błogosławieństwie pierwszym. Czas jest bliski. W każdej chwili możesz się rozstać z tym, co masz i nie mieć możliwości już sięgnąć po to po raz wtóry. W rozdziale 22 mamy 2 błogosławieństwa. Panorama i wydarzenia, które następują, wiążą się z tym, co Bóg obiecuje w takim czasie. Oto przyjdę wkrótce, wiersz 7, 22 rozdziału. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Czy to wam coś przypomina już, które jest błogosławieństw? Pierwsze. Wiem, że głodni jesteście. Przed obiadem to już tak czasem ten głos wychodzi, czasem nie. Ale już kończymy. I 22 rozdział, wiersz 14. To jest ostatni człon błogosławieństwa Bożego, apokaliptycznego błogosławieństwa. W zależności od tego, jakim przekładem się posługujecie, jeżeli ktoś ma Biblię Warszawską, jeżeli ktoś ma stary przekład gdańską i tak dalej, to będziecie mieli ten tekst, który brzmi: błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Przekład najmłodszy, patrząc z naszej strony, który zawiera taki tekst, pochodzi z 1632 roku. Księga Biblia Jakuba Wójka, mniej więcej z tego samego czasu. Później działo się w biblistyce bardzo dużo. I gdy czytamy grecki tekst tego Nowego Testamentu, to on ma tam możliwie wszystkie znaczki, wszystkie zdania, pół zdania, inne słowa w to miejsce, braki, nadwyżki, wszystko zaznaczone. Nestle Aland, 7 wydanie, które wydali
legitymuje się taką pracą bardzo solidną, bardzo dokładną. Większość przekładów obecnie brzmi inaczej. Błogosławieni, którzy piorą szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby mogli wejść przez bramy do miasta. I tu mamy dylemat. Czynią przykazania Jego? Ci mają prawo do drzewa żywota? Czy ci, co piorą szaty swoje, mają prawo do drzewa żywota? Pamiętajmy o tym, co znaczy pranie szat. Hejże, hej. A co to mówi tak po ludzku oczyszczenie? Bo można iść do łaźni. To znaczy porządkowanie się. Można podwórko wyczyścić. Mówmy językiem, jakim Biblia mówi. Wyznać swoje grzechy. Opuścić swoje grzechy. Przyjąć łaskę Chrystusową, która nam jak szata przyodziewa nas i przygotowuje na tę ucztę weselną baranka. Dlaczego te dwa brzmienia? Dlatego, że ten tekst, gdybyśmy czytali po grecku, jest bardzo podobny w tym miejscu, gdzie jest w dwojaki sposób przedstawiony. Makarioichoi plenuntes stolas auton. To jest jedno brzmienie. Drugi, makarioi hoi pojuntes tas entolas autu. Trzeba się dobrze wsłuchać, żeby uchwycić różnicę. Taka sama różnica jest w tych tekstach, z których korzystali tłumacze Pisma Świętego. Jedni mieli dostęp tylko błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego. Inni, szczególnie tutaj Qumran się bardzo wsławiło i nie tylko odkrycia nad Morzem Martwym, że znaleźliśmy wiele manuskryptów, które stoją bardzo wyraźnie na jednym stanowisku, że chodzi o pranie szat. A w praniu szat, jeżeli ktoś chce i bada, jest biblistą, mieści się i wyznanie grzechów. Bo nie da się uprać szat bez pozbycia się brudu. Dziateczki, nie grzeszcie, ale gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Boga, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I jeszcze jedno przemawiało za tym, aby w nowszych przekładach położyć większy nacisk na pranie szat niż na czynienie przykazań. Apokalipsa nie tylko w tym miejscu mówi o szatach. Apokalipsa o szatach mówi już w poselstwie do zborów Sardes w 3 rozdziale, Laodycei w 18 wierszu tego samego rozdziału. Tam zalecone są te szaty. W 6 rozdziale szaty są przyobiecane męczennikom, którzy wołają tam spod ołtarza, co ma swoje znaczenie. I w 7 rozdziale, gdzie Janowi pokazano liczbę zbawionych 144 tysiące i ten wielki tłum. I pytanie pada: kim są ci obleczeni w szaty białe? Skąd oni wyszli? Mówi, to są ci, którzy wyprali i wybielili je we krwi barankowej. Dlatego wiele tekstów i wiele innych jeszcze przemawiało za tym, aby pozostawić tutaj to brzmienie. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieć prawo do drzewa żywota i wejść bramami
do miasta. Pamiętajmy, że błogosławieństwa te są ponadczasowe. One odnoszą się do każdego człowieka w całym przedziale jego życia. Bo to, co świat przeżywa globalnie, to indywidualnie w życiu każdego człowieka się dzieje, który przyjął Chrystusa i podąża Jego śladem. Pamiętajmy o tym, że Jezus Chrystus przelał swoją krew nie po to, by nami począsnąć w celu wystraszenia nas, i czasem możemy godziny spędzić na tym, aby popatrzeć na to, jak straszne to jest, ale abyśmy czytając o tym, że to będzie bardzo nieprzyjemna rzeczywistość dla tych, którzy wybrali sobie ją, wybrać mądrze, i abyśmy nie mieli pretensji, że nie wiedzieliśmy o czymś, albo w tych najbardziej krytycznych momentach, że Bóg nie zwrócił naszej uwagi, co trzeba robić, jak się zachować. Dlatego porozkładał te błogosławieństwa. Ja mówię, rozłożył to błogosławieństwo na całą księgę. I zwróćcie uwagę, że w końcówce, gdzie jest mowa o tych naprawdę trudnych zagadnieniach, jest 6 błogosławieństw. 6 aspektów tego jednego błogosławieństwa. A jedno jest tylko zaznaczone na samym początku, gdy chodziło o przyjęcie tej księgi. Chciałbym podziękować Bogu za to, że tak to uczynił. Troszeczkę zmienimy może porządek, a później śpiewana będzie pieśń, która będzie podana. Chcecie ze mną powstać do modlitwy? Umiłowany Boże i Zbawicielu nasz, chcę Ci z całego serca podziękować za to, że jesteś i że jesteś takim, jakim jesteś. Że nie masz swoich humorów, kaprysów. Od samego początku mówiłeś, mówisz i mówić będziesz do końca, gdy już ludzie przestaną i nie będą chcieli w ogóle słyszeć. Że jest szansa, że można przyjść, można korzystać z tego strumienia wód żywych za darmo. Błogosław nas dlatego wszystkich, stosownie do naszych potrzeb, bo każda z nas jest inna. Błogosław nas obficie według błogosławieństw, których udzielasz swoim dzieciom. Grzesznej rodzinie na tej ziemi, która ma dość grzechu i chce iść śladem tego, który nigdy nie zgrzeszył i który okupił nasze zbawienie. Niech Tobie będzie cześć, chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. O to proszę i w Jego imieniu dziękuję. Amen. Także rozświeciło się nad nami oblicze królewskie dzisiaj, Króla Królów. Także o nim też zaśpiewamy ostatnią pieśń pod numerem 330 i cichą osobistą modlitwą zakończymy nabożeństwo.